Postawiłem taką tezę, że Polska może być najlepszym miejscem do życia na Ziemi i że powinniśmy o to grać. Trzeba mieć wielkie marzenia, trzeba umieć stawiać sobie wielkie cele. Sprytny może nieźle tam na tym wyjść. Ten drugi, który ma inny pogląd, niekoniecznie jest ode mnie gorszy albo głupszy, tylko po prostu trochę ma inną perspektywę. Nie? I czasami warto jest spróbować wejść w jego skórę i zrozumieć, z czego to się bierze, że on tak myśli, bo może czasem ma w czymś rację. Trzeba coś robić na rzecz dobra wspólnego, to nie jest tylko szlachetne, tylko to jest opłacalne, że każdy z nas, znaczy jak ty coś zrobisz, ja coś zrobię, ktoś tam coś zrobi, to to jest niezły deal z, z otoczeniem, że najczęściej to wraca, w jakiś sposób się opłaca. Nie mam wątpliwości, że każdy ma wpływ na rzeczywistość. To nie jest tak, że my nic nie możemy, a ci na górze coś mogą. Polskę nie zmienili ci na górze, tylko myśmy wszyscy zmienili. Zmienia jakość życia, jeśli to, co robisz, to jest, robisz to z pasją, jest to, co to kochasz. Przedsiębiorca, autor trzech książek, twórca pierwszej polskiej platformy blogów społeczno-politycznych Salon 24. Założyciel Instytutu Wolności i Szkoły Przywództwa przy Instytucie Wolności, twórca podcastu Układ Otwarty i na dodatek jeszcze oznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Przed Wami Igor Jankę. Dzień dobry. <laughs> Zaczerwieniłem się. Witam Cię, Igorze, serdecznie w podcaście. Bardzo mi jest miło, że przyjąłeś zaproszenie. Jest miło być u Ciebie w podcaście i w, w pięknym Lublinie. Tak, no, spotykamy się właśnie przy okazji TEDx-u w Lublinie. Fajna konferencja wyszła, co? No tak, bardzo, bardzo to było ciekawe. Wiele rzeczy, rzeczy takich inspirujących usłyszałem. I no, fajne miejsce, ciekawi ludzie. Bardzo to przyjemne. No dobrze, to powiedz tak w, w dwóch słowach, w dwóch zdaniach, o czym mówiłeś. Ja mówiłem o tym, że. Świat nieprawdopodobnie przyspieszył i że pędzi tak szybko, jak nigdy w historii świata, że wszystko się zmienia wokół nas tak szybko, jak nigdy w historii. I my często nie zdajemy sobie sprawy, jak ta rzeczywistość się zmienia wokół nas. Znaczy niby wiemy, no bo wiemy, że się pojawiają jakieś nowe usługi, nowe rozwiązania, wiemy, że wybucha wojna, że jest pandemia, że klimat się zmienia, ale... Tak, nie do końca sobie to głęboko uświadamiamy, tak? co to dla nas znaczy i jak na ile my z, tym, z tego korzystamy, albo nie korzystamy, albo tracimy, albo na ile nas te zmiany przygniatają. I postawiłem taką tezę, że każda taka sytuacja, gdzie jest, w jest bardzo wiele zmian, też każda sytuacja kryzysowa, a kryzysów dzisiaj nie brakuje, jest wielkim zagrożeniem, ale też wielką szansą. I tę szansę. Yy, można, my możemy wykorzystać. Z jednej strony każdy z nas może wykorzystać, ale my jako Polska możemy wykorzystać. I postawiłem taką tezę, że Polska może być najlepszym miejscem do życia na Ziemi i że powinniśmy o to grać i, i o to się starać. I że ten, ten wielki sukces, który osiągnęliśmy przez 30 parę lat yy, od upadku komuny, bo to dla mnie jest niewątpliwie spektakularny sukces który mnie oszałamia, muszę powiedzieć. Mnie oszałamia to, jaka jest dzisiaj Polska. Bo, bo pamiętam jaka była. Oczywiście w kontekście. Ale też dużo podróżuję po świecie. Mam taką frajdę. Lubię to robić. Mam jakieś okazje ku temu. I, i to przez porównanie widać, jak jak, jak ta Polska się zmienia, nie? jak to jest, jak się wraca, to tak, kiedyś się wracało, to, jest, Jezu, to trzeba było się zaadaptować nie? do tego syfu, brudu, e, niedziałających usług i tak dalej. A dzisiaj z wielu miejsc, nie tylko z tej biednej, biedniejszej części świata, ale też z tej zamożnej części świata, wraca się do Polski i do no, no, kurde, wstydu nie ma, nie? a wręcz jest radość. Ale ja tam powiedziałem o tym, że właśnie tu jesteśmy. Ale to nie znaczy, że osiągnęliśmy sufit. Moim zdaniem powinniśmy grać o to, żeby pofrunąć dużo, dużo wyżej i stać się jednym z liderów Europy jako jedna z najsilniejszych gospodarek, jedna z najbardziej wpływowych państw. To jest osiągalne, tylko musimy zmienić sposób myślenia. Tak, no właśnie, to o tym będziemy na pewno jeszcze sobie rozmawiać, ale powiedz mi, dlaczego TEDx i dlaczego akurat ściana wschodnia cię tu przyciągnęła? Coś byłem parę razy uczestniczyłem w takich sytuacjach, bo przysłuchiwałem się wywiadom, na przykład z autorami książek. Znam jedną taką historię, której nie mogę opowiedzieć, no bo nie mogę tego autora zdradzić, ale wszyscy, wszyscy wypytywali tego autora, jak wpadł na ten wielki pomysł tej książki. No i tenże autor opowiadał, jak to, to taka suma jego życia, że jak wiele myślał i tak dalej, i tak dalej. Jaki to jest efekt wielu lat jego pracy i przemyśleń. A ja byłem przy momencie powstawania pomysłu na tę książkę, który miał wydawca, który tak siedział i mówił, słuchaj, to jest ten... Ty, to nie on napisze to. Po prostu <noise> pomysł powstał w 3 sekundy w głowie niewielkiego intelektualisty, tylko sprawnego wydawcy. E, więc, e, a ja słyszałem, jak ten wielki autor potem opowiadał długie legendy, co było prawdą, bo on trafił w jego serce i on rzeczywiście to było. tak. Nie chcę mówić, to wspaniały autor i wspaniała książka. Akurat miałem szczęście być świadkiem i jej narodzin. I. <noise> No więc moja odpowiedź, jak też moja odpowiedź na to, dlaczego Lublin i Ściana Wschodnia, bo do mnie, mnie zapraszano. A no co, super, fantastycznie. Będę, bardzo jest mi miło. TEDx jest, uważam, fantastyczną inicjatywą, bo porusza nasze umysły. Zmusza nas do myślenia i gromadzi ciekawych ludzi, chociażby samo to, że gromadzą ciekawi ludzie, jest już dużą wartością. Na no, Lublin jest pięknym miejscem. No, bardzo, jeśli przyjadę do Lublina, będę mógł tu dwa dni pobyć, to będzie duża, duża przyjemność. Więc to też jest wyróżnienie, wystąpić w takim, na takiej imprezie. Prawda, Robercie, wystąpiliśmy no tak, razem. Tak, tak. Rzeczywiście, przeżycie fantastyczne, i jest coś w tym, że, że, że się ludzie gromadzą w jednej sali, i to tworzy jakąś taką energię, że nie wiem, czy ty też miałeś tak, że ciężko wyjść było potem. Tak, tak. Ta. Ja już tak żal, że już się kończy. Tak. No, najbardziej to było jak to jest, ja to mam. Bo dla mnie to jest duży stres taki występ. Mimo, mm. że prowadzę tak jak ty, wiele rozmów. Dla mnie I również nie mam to z tym ja się... prowadzenie rozmów, no to... robię to bez żadnego problemu, bez żadnego stresu. Natomiast kompletnie czymś innym jest wystąpienie przed publicznością, przed którą wiesz, bo to formuła tych występów jest taka, że to trwa kilkanaście minut, to jest filmowane, to będzie. W prestiżowym kanale, więc nie można się pomylić, nie można sobie odejść, sprawdzić, cofnąć się, tylko trzeba opowiedzieć to w barwny sposób, więc to jest dla mnie to był duży stres i, i w, do momentu, kiedy nie wszedłem na scenę, to słuchałem innych, ale nie czułem się super komfortowo. Natomiast jak zszedłem, to poszło taką, z jednej strony ulgę, a z drugiej, ach, to ja mógłbym jeszcze raz teraz wejść i już zrobić to jeszcze inaczej. Tak. No i właśnie podobno jest nowe hasło TEDA, które brzmi: idee zmieniają wszystko. Aha. I teraz powiedz mi, ty masz taką misję zmieniania świata w sobie? Tak, tak, tak mam. Zdecydowanie. To no, mnie kręci. Y y y no i jaką ideą chcesz to zrobić? Zresztą, więc, tak, to zawsze miałem, zawsze mnie od, od początku mnie ciągnęło nie, do, do zmieniania. Najpierw jak byłem nastolatkiem, takim wczesnym nastolatkiem, to byłem hipisem w komunistycznym państwie. nie Tylko w Polsce. Byłem antykomunistycznym hipisem, bo w Polsce hipisi byli antykomunistami najczęściej. Co światowy wyjątek. No wtedy też mi się, to było bardzo naiwne, nie wstydzę się tego, bo to moja fajna przeszłość, aczkolwiek sam się z sobą nie zgadzam z tymi wieloma ideami, które ja wtedy głosiłem, ale, ale nie żałuję, bo to, to było kreatywne, to mnie tam do czegoś popychało. No potem bardzo szybko się przekształciłem w działacza antykomunistycznego, studenckiego. Założyłem NCTS, więc walczyłem z komuną, niespecjalnie wierząc, że nam się to uda, no ale to był jakiś sposób na, dla mnie to był sposób na przeżycie, no bo, bo e, wydawało mi się to tak oczywiste, będąc w Warszawie, w dużym mieście, gdzie akurat też na samych takich ludzi, jak ja, nie, nie wydawało mi się to niczym specjalnym, po prostu rzeczą naturalną. No a potem przez wiele lat byłem dziennikarzem, no to też chciałem, żeby ta Polska się zmieniała w dobrym kierunku. Kiedy stwierdziłem, że media nie pomagają w tym wcale i że to jest plic na wodę, to zrezygnowałem z tego zawodu i założyłem Instytut Wolności i założyłem Szkołę Przywództwa. I to jest takie, no to już jest ewidentne, nastawione na to, żeby zmieniać rzeczywistość. Chcę, żeby po prostu Polska była lepsza i, i, i żeby lepiej się rozwijała. I taką, taką myśl miałem. Od początku, kiedy zakładaliśmy tę tą, tą szkołę, znaczy ten instytut, a potem szkołę. No i to mnie, te, a teraz to mam, jakby rośnie we mnie jeszcze bardziej. Tak? I, I też przez ten mój podcast jakoś też myślę, że to jest coś, co może wpływać na jakość, na, na poprawę debaty, jakości debaty publicznej w Polsce, która jaka jest, wszyscy, wszyscy wiemy. Ja zawsze byłem zafascynowany Stanami Zjednoczonymi, takimi dawnymi, nie dzisiejszymi. I tym taką obywatelskością. To, że Ameryka, Ameryka była stworzona przez obywateli nie? i jest stworzona przez obywateli. Ehm, ja tam pewnie 20 lat temu ją objeżdżałem. Bardzo mnie poruszyło to, jak spotkałem bardzo wielu ludzi, którzy wykonywali rozmaite zawody, mieli rozmaite firmy, ale w coś się angażowali. I w zasadzie to było naturalne, że każdy czuje obowiązek, żeby jakoś. Dołożyć się do tego, co się dzieje, i to nie dlatego, że oni są bardziej szlachetni niż my, bo są przecież Ameryka to raczej kraj taki dosyć bezwzględny, nie? Ale, ale oni czują, że to jest po prostu muszą, że to jest moje, moje miasto, moja ulica, moje państwo. Ja muszę coś tutaj zrobić, żeby był porządek, albo żeby było lepiej, gorzej, żeby coś się zmieniało. Pamiętam kiedyś, byliśmy na takim, chyba w Phoenix, w Arizonie. Na takim obiedzie i rozmawialiśmy w takiej eleganckiej restauracji. Taka była tam wyższa taka middle Upper Class. I rozmawiamy o wolontariuszach, o tym, kto, kto zostaje w Stanach wolontariuszami. Ten nasz rozmówca tak się rozejrzał, mówię na tej sali to prawie wszyscy. No? Ludzie, którzy przyjechali dobrymi samochodami, dobrze ubrani, i tak dalej. I rzeczywiście ja potem spotkałem bardzo wielu ludzi, którzy każdy w coś tam się angażuje, bo czuję to jest kawałek. I w ten sposób zmieniamy w ten sposób też urosła siła, siła Ameryki. Ja myślę, że też nasza siła też w ten sposób rośnie. My też już się coraz bardziej angażujemy. To się bardzo zmieniło w Polsce. Tak, zmieniło się. I na przykład tak, tak mi przyszło w tej chwili do głowy, że jak się patrzy na te filmy amerykańskie no, z tych czasów, kiedy my u nas była komuna, nie? no to tam flaga przy domu to jest normalne. Nie? Ale wtedy u nas w Polsce flagę to się wieszało na 1 maja i tam jakieś inne... Ale przy domu nie było praktycznie. A dzisiaj już się zdarza bardzo często, że, że przy domu, przy mojej ulicy, tam gdzie ja mieszkam, no to, to chyba przy trzech domach mhm. flaga wisi cały czas. Ale też jest, myślę o takim zaangażowaniu, takim robieniu czegoś mhm. konkretnego, nie? Ja niedawno sprawdziłem, ponieważ jechałem na jakąś konferencję do Rewania kilka miesięcy temu i miałem, mówić tam o tym, jak Polska się zaangażowała w pomoc Ukrainie, również społeczeństwo polskie. No i tak sobie zacząłem sprawdzać, ilu ludzi u nas się w coś angażuje i ile jest organizacji pozarządowych w Polsce. No kiedyś to zawsze narzekałem, tak w latach 90. że jesteśmy takim, nienauczeni, znaczy nie mamy tego w sobie, no bo skąd mamy mieć, tak? Mieliśmy komunę. No tak, poza tym straciliśmy elity. Straciliśmy elity, ale też mieliśmy komunę, że po prostu, tak. to nie było nasze państwo, tak? Każdy czuł się obcy w tym państwie, to państwo każdy okradał i był z tego dumny, że okradał, nie? Wynosili ludzie z zakładów pracy rzeczy i tak. było... Normalne. Normalne, normalne, tak? Dawało się łapówki policjantom, mi się było z tego dumne, mi się dało łapówkę, a nie zapłaciło mandatu, bo się przechytrzyło państwo, nie, nie płaciło się bilet i tak dalej, i tak dalej. No, masę masa chorych rzeczy. To gdzie to mówić o działaniu na rzecz dobra wspólnego? To nie były nasze ulice, to nie były nasze miasta, to były ich miasta, nie nasz, był ewentualnie nasze mieszkanie. I mi to się nie podobało, ten proces szedł, wydawało mi się, powoli, a teraz ja sprawdziłem, że zarejestrowanych, Organizacji pozarządowych w Polsce, różnych, oczywiście bardzo małych i bardzo dużych, jest 140 tysięcy. No to sporo. Z czego tam ktoś napisał, że aktywnych mm -hmm. to jedno jest, tak. jest 80 tysięcy. No ale 80 tysięcy to jest masa. Jeżeli w każdej z tych organizacji działa kilka, kilkanaście, a w niektórych kilkadziesiąt osób. To to jest już potężna siła. Ludzie, którzy zajmują się różnymi rzeczami, niektórzy tam nie wiem, towarzystwo przyjaciół, czegoś tam. Niektórzy to jest jakiś ruch społeczny, bardzo różne rzeczy, ale to jest taka, to jest bardzo zdrowa, bardzo zdrowa siła. Nie? Zresztą myślę, że my w Polsce mamy taką, to społeczeństwo jest niezwykle aktywne. I ten sukces 30, 30 lat, to jest sukces społeczeństwa, ludzi, przedsiębiorców. Ciężko pracujących ludzi. Oczywiście też inwestorów z zewnątrz, którzy tu przyjeżdżali, a dużo mniej polityków. No nie? właśnie, ja mówisz, że pomimo polityków. Tak, nie? dokładnie. Ty... Pomimo PSL-u, SLD, Platformy, PiSu i, i, i tych wszystkich, z których też nie chcę ich zupełnie przekreślać, bo każdy, znaczy każdy tam, każdy z tych rządów coś dobrego zrobił, ale też wiele rzeczy, wiele bagnana robił. No i właśnie trzymam twoją książkę pod tytułem Siła Polski i na okładce z tyłu piszesz, że Polsce potrzeba nowej, odważnie myślącej elity. Tak, tak uważam. No i jak taką elitę tworzyć? Bo najpierw powiem dlaczego no właśnie. to jest, bo to, to jest dosyć ważne dla mnie w każdym razie. No bo tak, po pierwsze ja pamiętam jak byłem reporterem w Sejmie, w latach 90., spędziłem tam masę, masę godzin i patrzyłem na tych posłów rozmaitych z tym szacunkiem, da... coś tak... no, nie, nie byłem dumny z naszej reprezentacji. A to był dużo lepszy sejm niż potem te wszystkie następne. I tak sobie myślałem kurczę, czemu tak jest? E... Ja Odpowiedziałem sobie: no jak to, czemu? No, nasze elity zostały wybite w powstaniach. Zabory, Katyń, Druga Wojna Światowa, gdzie też czasem, czasami nie w każdym miasteczku, jak Niemcy wchodzili, wybijali miejscową inteligencję. Nie? Sowie, Prawników, to nauczyli, samo. Itd., nie? Ale Niemcy robili tak dosyć systematycznie. Przecież w tych miasteczkach, jak się jeździ, to są wszędzie takie pomniki, na których są nazwiska osób rozstrzelanych czy wymordowanych. To najczęściej są przedstawiciele miejscowej inteligencji. A potem 60 czy 70 lat komuny, w której prano nam mózgi. No więc Skąd powstanie warszawskie, i tak dalej, te wszystkie, wszystkie nasze tragedie? No, skąd mamy mieć taką wspaniałą elitę? To punkt pierwszy. Punkt drugi jest taki, że pomimo tego, te 30 lat, tak? jak mówiliśmy, to jest no, ogromny sukces. I ja uważam. Że możemy zrobić drugi taki sukces, ale musie, potrzebna jest nam zmiana, zmiana mindsetu. Nie? I ci, uważam, że obecne elity szeroko rozumiane i to nie są partii A albo partii B, to nie w tym porządku mówię. Mówię szerzej. I o politykach, ale też o ludziach, którzy ci politycy z czegoś się biorą. Tak? To nie jest tak, Jasne. że jest wspaniały naród i durni politycy. Nie? Politycy są tacy jak my, to my ich wybieramy. Nie ktoś, nie ktoś inny. Więc i oni są, znaczy. Po pierwsze, strasznie ugrzęźli w tych wewnętrznych walkach, które jeszcze wychodzą z komuny. Bo oczywiście to już nie jest walka komuniści-antykomuniści, ale tych komunistów ktoś inny zastąpił. Trzeba mieć wroga. Za komuny wrogowi się nie podawało ręki. Tak? Trzeba było napluć w twarz komuniści. I oni są w tym porządku, kiedy z wrogiem się nie ro... kiedy po drugiej stronie jest wróg. Nie? No dzisiaj nie mamy wrogów w kraju. Mamy konkurentów przeciwników politycznych, ale są jeszcze w takim setupie, że muszą, że tego wroga, tamtego spisu czy tego z platformy trzeba nienawidzić, upokarzać itd. itd. No to jest... Ale też trzeba to zaszczepić w społeczeństwie, tak. bo na tym się karmi przecież cała jest, polityka. Na tej nie? walce przecież oni nakręcają, ten, prawda, całą machinę stworzyli. Nakręcania na bez siebie wzajemnie, by nie żyli. Tusk bez Kaczyńskiego i Kaczyński bez Tuska. Najgorsza rzecz, jaka mogłaby się każdemu z nich trafić, to, to jest, żeby ten drugi odszedł. Nie? Oni są potrzebni sobie. Ale to jest tak naprawdę koszmarnie destrukcyjne dla, naszego, dla, rozwoju, dla rozwoju państwa. I to jest jeden powód. Drugi jest taki, że my. I my sami się w to, duża część społeczeństwa, się w to, zwłaszcza elit się w to wkręciła. Tak? Drugi powód jest taki, że, taka moja myśl druga jest, że my wszyscy w swojej masie, to, to pokolenie starsze, tak, które zbudowało ten sukces, które ma ogromne zasługi, ma bardzo duże kompleksy, które są zrozumiałe. Bo jesteśmy, byliśmy super biednym państwem, zacofanym, potem byliśmy biednym, potem byliśmy średnio biednym, ale cały czas jak ten biedny patrzy na bogatszego, to czuje się niepewnie. I my się czujemy niepewni. Ta niepewność z jednej strony, się zwłaszcza w relacjach z innymi, tak się przejawia taką wielką uległością, albo taką potworną butą, jak trochę nabierzemy Kompensacja taka siły, tak, mhm. tak? Kompensacja, dokładnie. I to mamy po obu stronach. U jednych to się przejawia tym, u drugich tym. Jakby to jest. Ja to rozumiem, nie, akcept, znaczy nie, nie godzę się z tym, nie podoba mi się to, ale rozumiem z czego to, się, z czego to się bierze. No i jeżeli my dzisiaj już urośliśmy bardzo, już nie jesteśmy dużo słabsi od tych naszych zachodnich wielkich partnerów, a na pewno nie jesteśmy gorsi, bo często jesteśmy lepiej wykształceni, na pewno jesteśmy, znaczy na pewno, ja uważam, że jesteśmy bardziej przedsiębiorczy, jesteśmy bardziej elastyczni, bardziej tacy sprytni w działaniu, bardziej... Um, Mamy większą wolę walki, to po, tylko musimy po prostu traktować ich jako naszych partnerów i też pomyśleć, dobra, oni nas kiwają, to my ich też może wyki Nie chodzi o to oszukiwać, tylko żeby z nimi prowadzić grę. Oni nas, myśmy tak kiedyś wierzyli, że wstępujemy do Unii Europejskiej, że nam wszyscy chcą pomóc, bo my jesteśmy fajni, oni są też tacy fajni. Ci Niemcy, Francuzi, Włosi, to nas tak kochają i to są tacy dobrzy ludzie, nie? Przecież do tych złych na Wschodzie. Eee, nie mówię, że ci na wschodzie w Rosji nie są źli, tak? bo to, nie chcę tego kategorizować w żaden sposób. Nie? Są tacy sami jak my. Przyjęli nas, bo im się to opłacało. I nam się to opłacało. Zrobiliśmy świetny deal. Niemcy nam nie pomagali, tylko no, czasami pomagali, tak, w dawnych czasach. Ale zrobili świetną inwestycję, na której oni zarobili i myśmy zarobili. I teraz, że nas często nie chcą gdzieś wpuścić, że z nami grają brutalnie. No to się tak boją trochę. Ale my też, no to, to jest normalne. Oni grają. O interes Niemiec, Włosi, Włochów, Francuzi, Francuzów, a my musimy grać na interes Polski. I musimy to dobrze rozumieć. To nie znaczy, że mamy ustawiać działa na granicy zachodniej, bo te działa muszą stać gdzie indziej. gdzie indziej. Musimy z nimi normalnie współpracować i jak widzimy, że interes niemiecki jest inny, to musimy umiejętnie znaleźć sobie sojuszników w innych krajach, żeby tam Niemców obejść. A jeśli mamy wspólny interes, a w wielu sprawach mamy wspólny interes, to musimy z nimi współpracować. I jakby musimy się pozbyć tego kompleksu takiej słabości mniejszego brata. Czy o, to ktoś powiedział o syndromie pomarańczy. Taki mój. powiem Państwu i Tobie o tym, bo to niedawno słyszałem. To ciekawe, temu. A? To, nie, to, to nie, nie, nie moje prawa autorskie. Syndrom pomarańczy, na czym polegał? Na tym, że dla pokolenia dzisiejszych tam 40, 50, 60-latków. Pomarańcza była takim w dawnych czasach przedmiotem marzeń. Tam, na święta, na tak. Boże Narodzenie. Były w sklepie, na, Boże, na przyjeżdżały te pomarańcze. Jak ta pomarańcza była, no to było wielkie święto. I dzisiaj te pomarańcze są już w sklepach, leżą wszędzie i myślimy, że. O Jezu, to już jest wspaniały, to już mamy taki sukces, że te pomarańcze są. Nie? I uważamy, że to już zaszliśmy tak wysoko, że gdzie nam do tych tam Niemców, Szwedów, Norwegów i tak dalej, to nie nasze za wysokie progi. Znaczy możemy już tam jeździć, nie, już nawet ten, ale no przecież my nie będziemy tacy. Otóż możemy być tacy. I chociażby nie mieć tego syndromu pomarańczy, tego poczucia niższości, tego kompleksu, trzeba mieć wielkie marzenia, e, trzeba umieć stawiać sobie wielkie cele, zwłaszcza, i to nawiązuje do tego, o czym mówiliśmy na TEDxie, nie, o tym przyspieszeniu. Jak świat tak pędzi i Technologie się zmieniają, układy polityczne się zmieniają, łańcuchy dostaw się zmieniają, to sprytny może nieźle tam na tym wejść. Tak jak myśmy wyszli nieźle przez te 30 lat, jak przeskoczyliśmy kilka progów, tak dużo szybciej niż inni, bo po prostu nam się udało, bo trafiliśmy w dobry moment, byliśmy akurat, parę rzeczy nieźle zrobiliśmy, jak mówię o systemie bankowym, czy teraz tam o tym szybkim internecie i tak dalej. Tak sobie nie zdajemy sprawy, jak u nas to działa. To jest fajnie, człowiek sobie zdaje sprawę, jak wjeżdża za granicę i nagle ten internet zaczyna działać wszędzie gorzej niż w Polsce, nie? zwłaszcza w, w tych dużych państwach. Więc my możemy robić wielkie rzeczy, Polacy. Owszem, pewnie nie zbudujemy już fabryk samochodów, bo to trzeba bardzo długo robić i a potem ten rynek jest, jest skomplikowany ale możemy zbudować inne rzeczy, w których możemy być liderami, jak już jesteśmy w paru, może liderami, ale jesteśmy nieźle zaawansowani w paru, w paru obszarach i musimy to rozwijać. Nie? I tu to jest cały czas ta odpowiedź na to, po co nowe elity? Tak? No właśnie po to. Żeby, żeby poszli do przodu. Jak widzę tych 30 latków, z którymi pracuję w szkole przywództwa, to są, kurde, kompletnie inni ludzie. Nie? Raz, nie mają fiksacji, że jak jesteś z PiSu, czy z Platformy, to znaczy, że jesteś zdrajcą, czy oszustem, czy, czy kimś tam. Tylko może masz trochę inny pogląd niż ja na, na jakiejś sprawie, co jest absolutnie uzasadnione. Znaczy, u, u, no normalne. U, normalna no. rzecz. Tak? Mhm. Jesteśmy różni i, i mam prawo być różni. I ja osobiście nie uważam, że ktoś, kto ma inny pogląd nawet w sprawach takich fundamentalnych poza sprawą wojny nie? Rosji, to jest go lepszym albo gorszym człowiekiem? Czy mam jakieś moralne prawo oceniania, że ktoś ma inny pogląd w sprawie X czy Y, to jest lepsze albo gorszy ode mnie? Ma, jest inny, no. Musimy z tą innością żyć. Tak, no właśnie, my mamy taki problem, że jak siadamy i rozmawiamy i mamy różne zdania, to mamy taki przymus, że jeden drugiego musi przekonać, nie? Że nie możemy powiedzieć, no dobra, pogadaliśmy fajnie, ty zostajesz przy swoim, a ja przy swoim i idziemy na piwo, nie? A. Ja się tego y, y, uczę, znaczy już się nauczyłem od jakiegoś czasu, bo mi się, a to wynika nie, być może z mojego takiej, nie wiem, czy lenistwa, czy tego, że mi się nie chce. Znaczy już z kimś ustalimy sobie poglądy, i na przykład okaże się, mam takiego przeciętnego, który którym mam rozbieżne bardzo poglądy. Nie? Tak zaznaczamy, czasami coś nowego się pojawia, te tematy, co? A to no, dobra. No, po co mamy gadać, jak widzę, że on i tak jest impregnowany, w moim przekonaniu? On uważa, że jest impregnowany, ale to nie znaczy, że przestaję być kumplami. No, nie? Właśnie, to jest, tak. no tak, to, tak to jest, ale fajnie byłoby jeszcze, żebyśmy przeskoczyli to. I byli w stanie się otworzyć czasem, nie? nauczyć się słuchać drugiej strony i rozumieć, że po drugiej stronie to ten drugi, który ma inne poglądy, niekoniecznie jest ode mnie gorszy albo głupszy, tylko po prostu trochę ma inną perspektywę. Nie? I czasami warto jest spróbować wejść w jego skórę i zrozumieć, z czego to się bierze, że on tak myśli. Bo może czasem ma w czymś rację. Najczęściej nie jest tak, że świat jest biało-czarny i że pisiory są złe, a platwusy dobre albo odwrotnie. Są różni. I tu, i tu i konserwatyści, liberałowie mają swoje racje, argumenty, swoją wrażliwość. Z czegoś to wynika, z tradycji, z doświadczeń. I musimy to szanować. Tak jesteśmy. No dobra, ale wróćmy do tej kreatywności, Aha. czyli jak te elity tworzyć. Co, no... Bo to jest pewna taka no, kreatywność na dość wysokim poziomie i istotna. Ja, nie mam recepty na wszystko. Nie? W ogóle nie mam recepty na wiele. Ale ja sobie tak odpowiedziałem, dobra, co zrobić z tym, żeby ta Polska się. Jakby co jest najważniejsze, bo żebyśmy tam zaszli, gdzie są te kraje najbogatsze, a nawet je przeskoczyli, to tam lista problemów do rozwiązania jest długa. I to normalne. No. Rozwiązaliśmy dużo większe problem, więc to już mi się wydaje nawet no, trudno powiedzieć prostsze. No, inne tak trzeba je rozwiązać. Ale u spodu tego jest właśnie sposób, zmiana sposobu myślenia. No więc pomyślałem sobie, co ja mogę zrobić. Co, co ty możesz zrobić dla swojej ojczyzny? Nie to sobie to, że będę nie chcę być politykiem z różnych powodów. Ta gra mi kompletnie nie odpowiada. Namawiam innych, ale to nie jest mój świat. Nie chcę już pracować w mediach, bo niespecjalnie specjalnie czuję. Stworzyłem swoje medium, więc tam to robię. Ale pomyślałem, żeby, żeby zrobić taką szkołę, w której będziemy pracować właśnie z takimi rosnącymi liderami, trzydziestoparolatkami, młodszymi, trochę młodszymi, trochę starszymi, ludźmi, którzy robią kariery, to nie jest nic złego robić kariery, to jest dobre, którzy chcą zarabiać więcej pieniędzy, którzy chcą mieć większy wpływ, którzy chcą zmieniać siebie i zmieniać świat i my... Z nimi pracujemy, co roku bierzemy setkę ludzi z całej Polski. Oni przyjeżdżają tam na 8-10 tygodni do Warszawy, weekendów do Warszawy i spotykają się z rozmaitymi przedsiębiorcami i menadżerami, takimi ludźmi, którzy w praktyce coś zmieniają. I my razem z nimi dyskutujemy o tym, jak, jak zmieniać, znaczy jak siebie rozwijać, tak, no, bo to, to musi być połączone z własnym interesem. Nie ma ludzi, którzy robią tylko coś dla dobra wspólnego. Wcześniej czy później się zawsze wyczerpie. Tak? Oczywiście I to, jest, i to jest zdrowe. Ludzie muszą jakby mieć swoją własną, osobistą motywację, ale też powinni rozumieć, że opłaca się, bo o tym bardzo dużo mówimy, ja powiem, że pomagamy im w tym, żeby poznali ludzi, żeby zrobić większe pieniądze, żeby zrobić większe kariery, żebyś tam urośli w administracji, w polityce czy w biznesie. Może w polityce najmniej, ale też mam nadzieję, że trafią od nas ludzie w końcu do polityki. Też im mówimy, że żeby trzeba coś robić na rzecz dobra wspólnego i że to nie jest tylko szlachetne, tylko to jest opłacalne, że każdy z nas, znaczy jak ty coś zrobisz, ja coś zrobię, ktoś tam coś zrobi, to to jest niezły deal. Z, z otoczeniem, że najczęściej to wraca, w jakiś sposób się opłaca. Tak? Jeżeli jest firma nie? i robi coś na rzecz swojego miasta, no to najczęściej nie wiem, radni tego miasta nie będą potem zwalczać tej, tej firmy jak będzie jakiś problem, tylko będą w dobrej, w dobrej kooperacji, tak? Jak tam zasieją trawę, zbudują boisko, nie wiem, zrobią coś tam, no to miejscowa ludność będzie to pamiętać, będzie lubić tę firmę, a nie nie lubić. Może będzie częściej, jeżeli ona coś produkuje, częściej kupować jej produkty, będą z niej dumni, będą z nią związani. To jest po prostu, to się opyla, nie? A Pożytek jest, bo zrobią ulicę albo zadbają o swoich pracowników, o ich rodziny. Też znam takie firmy, które mam w rodzinie, takiego kuzyna, który opowiadał mi to jest fajny przypadek. Jak ma, 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 ma firmę, zatrudnia tam nie wiem, 200, 300, czy może więcej osób. I e, opowiadał mi z pasją o tym, jak jemu zależy na tym, żeby te rodziny miały e, 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 żeby te rodziny. E, były zadowolone, że było im dobrze. Że on tak już na takim poziomie żyje, że tam to czy ma trochę więcej, czy trochę mniej pieniędzy, nie zmienia życia. Natomiast ma olbrzymią frajdę z tego. Ja widziałem z, jakim, z jaką radością opowiadał o tym, że no właśnie, że, że oni są dobre warunki, że dba o nich tak. i, że, i że to jest w porządku. Mhm. Tak i on Myślę, że co mu to robi, że jak gdzieś ulicą po tym miasteczku, bo to jest tam w niewielkim ośrodku, mieszka, to pewnie ludzie go szanują, pozdrawiają, coś tam się dobrze czuje. Nie? No fajnie być dobrze szanowanym, dobrze traktowanym. No i myślę, że jakby no tak Ameryka działa, nie? I myślę, że tak powinniśmy działać. Zresztą tak już się dzieje coraz, coraz częściej. No my po prostu ten proces przyspieszyć. Mhm. Dobra, no a taki zwykły obywatel, to mówisz, bo to mówisz o człowieku, który no powiedzmy już wypracował pozycję, a taki zwykły obywatel, no to co ma zrobić, żeby taką Polskę budować? Takie, jakbyś powiedział, no, parę takich najistotniejszych rzeczy. Wiesz no niemal każdy żyje gdzie indziej, jeden żyje w Lublinie, ktoś żyje na wsi, ktoś żyje w Warszawie, ktoś jest rolnikiem, ktoś jest przedsiębiorcą, tak? To każdy z, mas, z nich ma swoją... Swoje jakieś otoczenie. Nie mam wątpliwości, że każdy ma wpływ na rzeczywistość. To nie jest tak, że my nic nie możemy, a ci na górze coś mogą. Polskę nie zmienili ci na górze, tylko myśmy wszyscy zmienili no? I, i zmieniamy. E, więc każdy może zrobić coś, żeby w jego otoczeniu, na jego ulicy, w jego mia mieście, miasteczku, dzielnicy, e, w parafii, w firmie, e, co tam kto ma. E, Coś zrobić pożytecznego. Jest masę potrzeb, masę rzeczy. I ja mam taki jeden przykład człowieka, który nie miał nic specjalnie, nie był wcale zamożny, a dokonał wielkich rzeczy, i to dzieje się teraz, i mogę o tym mówić publicznie, bo, no bo to jest znana sprawa, zresztą. Doprowadziłem tego, że on dostał nagrodę od nas, od Instytutu Wolności. Ja go jeszcze osobiście dobrze znam. Jest taki koleś, nazywa się Mateusz Wodziński-Eksen. Mieszka, mieszka w Krynkach pod granicą białoruską. Ma mały domek, mały domek, gdzieś tam się wyniósł. Chciał spokojnie sobie żyć, żył, żył z tłumaczeń e, jakichś i e, nic wielkiego nie miał. Byłem tam, naprawdę, to nie był zamożny człowiek. Nie, nie był biedny, ale nie miał żadnych zasobów. I zaczęła się wojna. Miał samochód terenowy. No każdy się, wtedy każdy się z nas przejął, prawda, i był taki powszechny zryw. No to on też był jednym z tych, którzy tam w tym powszechnym zrywie pojechał. Do, miał swój jakiś tam stary samochód terenowy i pomyślał, że go odda wojsku ukraińskiemu i go zawiózł do Kijowa i dał jakiemuś żołnierzowi, znaczy żołnierzowi, nie wiem, jakimś tam oficerowi przekazał. I potem dostał filmik po jakimś czasie o tych żołnierzy, że zobacz, ten twój samochód walczy. No? On się tym przełysł i pomyślał, kurde, to może ja jeszcze ten taki zbiorę wśród znajomych kasę i, i, i wyślę jeszcze jeden. No i powtórzył to. I zaczął zbierać pieniądze przez Twittera, przez media społecznościowe i ja to zobaczyłem. A miał taki duży, okazuje się, że ma duży talent marketingowy i go poznałem. Pojechałem z nim na Ukrainę, jak on wziął ósmy samochód. I no to jeszcze dla niego też było takie tam przeżycie, jeszcze taka początkowa faza. W tej chwili tych samochodów dostarczył na front dla żołnierzy, no nie wiem, dokładnie, ale ponad 250. I. Ja z nim tam dwa razy chyba, czy trzy, pojechałem. Pojechaliśmy wzdłuż frontu i rozmawiałem z tymi żołnierzami, którym dostarczaliśmy te samochody. I to ja wtedy zrozumiałem. Ja tak czułem, że to jest dobre i potrzebne. No jakby sam się też tam zrzucałem, organizowałem zbiórki rozmaite i, i, i z nim jechałem jako kierowca. Przyjechaliśmy tam ze dwa razy po 5000 km, a on to zrobił tych rajdów już tam nie wiem, kilkadziesiąt. I yy, rozmawiam z tymi żołnierzami i pytałem ich, do czego każdego pytałem, jak przekazywaliśmy, co będziecie robić z tym samochodem. Nie? No to jedni pokazywali nam, że zestrzeliwali drony, które, yy, yy, które zrzucały bomby na Odessę poprzedniej nocy, jak w niej spaliśmy, więc widziałem, co tam się działo. I zacząłem kurde, ci ludziom pewnie uratowali moje życie, nie? i pewnie życie bardzo wielu ludzi. I dokładnie używali tych samochod, takich samochodów, nie wiem, tego konkretnie jak sen. Potem spotkałem innego takiego Brytyjczyka który wywoził rannych, z rannych żołnierzy i wywiózł z ich stu kilkudziesięciu. Nie? Ktoś inny po prostu pomaga przemieszczać się szybko żołnierzom, którzy, którzy walczą. Więc każdy z tych samochodów. Ja się uświadomiłem, to, to najbardziej to w tej odeście przeżyłem, ponieważ tam przyjechaliśmy w nocy i tam był nalot. Okazało się, że to był największy od półtora roku. Większość tych dronów została szachedów zestrzelona, a potem myśmy następnego dnia rano pojechali właśnie prosto do żołnierzy przekazać, i okazało się, to tym, którzy dokładnie zestrzeliwali. Więc ja to, zobaczyłem ten samochód, był tak jak ja, ten, którym ja jechałem, im tam dostarczyliśmy. I zobaczyłem, że oni, że z tego ten samochód uratował prawdopodobnie, nie wiem, kilkadziesiąt, kilkaset istnień ludzkich. I każdy z nich tak ratował. Albo zatrzymywał ruskich. Więc ten Exen, który zbier, zebrał już chyba z 6 milionów złotych, bo cały czas robi tą akcję, e, bardzo polecam wspieranie go, e, uratował, ja nie wiem, kilka tysięcy ludzi, może kilkanaście tysięcy ludzi, może to jest to trudno wymierzyć, nie? ale jed, dla mnie to jest fantastyczny przykład, jak jeden człowiek może wpłynąć na rzeczywistość. Nie? Owszem, on już ma armię ludzi w tej chwili, którzy mu pomagają, ale on to sam zorganizował. Nie miał żadnych zasobów, nie miał żadnej, państwo zanim nie stało, ani żadna firma wielka za nim nie stała ani żadna organizacja zrobi to sam i każdy z nas może coś zrobić, tak? nie każdy musi jeździć na front, do zrobienia jest dużo i to nie tylko musi być pomoc biednym, oczywiście też, nie? czy takim, którzy potrzebują, ale jest wiele rzeczy, które można zrobić, sprawić, żeby było lepsze, tak? żeby nasze miasta lepiej działały, żeby szkoły były lepsze, nie wiem, ludzie się angażują, przychodzą, na przykład na takie szkoły, to była prywatna szkoła, ale angażowała rodziców, jakichś przedsiębiorców i ci przedsiębiorcy chodzili i opowiadali dzieciakom o, o swoich firmach, o tym, jak działają, nie? To Dla tych dzieciaków to było fantastyczne. Myślę, że że oni się tam bardzo dużo uczyli takich rzeczy, yy, nie, 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 których które normalnie w szkole nie ma. Myślę, że każdy z nas naprawdę może sobie wymyślić 10 rzeczy wokół siebie, które jest w stanie zrobić i które do czego się tam przyczynią. No właśnie, przywołałeś szkołę, no to pomówmy o tej twojej szkole przywództwa przy Instytucie Wolności, który ty stworzyłeś. No, co tam się można nauczyć w takiej szkole? Przede wszystkim mam nadzieję, że tego, czego się. co, nie, co pomagamy rozwijać tym ludziom, bo to są ludzie doziali, którzy się. Sami rozwijam, pomagam im mieć jeszcze większe marzenia. Inaczej, marzenia, nie żeby mieć bujać w obłokach, tak, tylko żeby sobie stawiać wielkie cele. A na przykład oni się spotykają z czołowymi polskimi przedsiębiorcami, z ludźmi, którzy kiedyś nie mieli nic, a dzisiaj są właścicielami. Firm, które zatrudniają po kilka, kilkanaście tysięcy ludzi, jak z Krzysztofem Pawińskim, właścicielem Aspeksu, potężnej polskiej firmy. I też w twojej książce jest wywiad z nimi tak. i z takimi ludźmi, także polecamy tak, książkę. Książka "Siła Polski" przy okazji. Znowu. Tak, bardzo <laughs> tak? polecam również. Zresztą większość ludzi, chyba no duża część moich rozmówców to są wykładowcy szkoły jednocześnie, bo ja zapraszam praktyków nie? i takich ludzi, którzy uważam, są najciekawsi, którzy mogą się podzielić czymś, czymś bardzo wartościowym. Nie wiem, z drugiej strony jest Paweł Przewęźlikowski, który opowiada, właściciel firm, takich firm biotechnologicznych, super innowacyjnych Politics i Selvita, które zatrudniają wiem, kilkaset naukowców, którzy szukają nowych leków. I dzieli się swoim doświadczeniem. Z trzeciej, nie wiem, jeszcze inny przypadek, Wojciech Morawski, właściciel marki Atlantic. To była kiedyś wielka firma, która produkowała bieliznę, największa w tej części Europy. Początek wojny na Ukrainie ta firma prawie zbankrutowała, padła w każdym razie. Miała gigantyczne kłopoty. I Wojtek Morawski opowiadał, jak mu ta firma padła i jak on się z niej podniósł. I on teraz odbudowuje tą markę i to jest fantastyczna lekcja o tym, jak się podnosić z upadku jak, i, i, i jak, on, jak on buduje tą firmę na nowo. Więc to są takie historie. Jest też wiele po prostu warsztatów takich, gdzie uczymy się jak zarządzać, jak tworzyć strategię. Jak występować publicznie na takich imprezach jak TEDx, jak mówić do ludzi w firmie czy w różnych miejscach, jak dawać feedback, jak budować zespół i itd. I, 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 i bardzo duża część zajęć jest o tym, jak funkcjonuje świat. uważam, że to jest bardzo ważne. To nas wyróżnia od nie ma chyba takiej drugiej szkoły, takiej nienastawionej tylko na nie wiem, relacje międzynarodowe, która opowiada o tym, co się dzieje na świecie. Znaczy, co naszym zdaniem lider, niezależnie od tego, czy będzie dyrektorem szkoły, czy będzie ministrem, czy przedsiębiorcą, czy menadżerem w korporacji, powinien wiedzieć o świecie. Bo jesteś, żyjemy w systemie naczyń połączonych. Tak? Ostatnie ileś lat nam pokazało bardzo, że nie możemy się odciąć, tak? że bardzo zależymy od tego, co się dzieje i też, i też możemy mieć wpływ na to, co się dzieje. Raczej do tej pory bardziej zależeliśmy, niż mieliśmy wpływ, a nam chodzi o to, żeby też mieć wpływ. Więc mówimy o tym, jak wygląda lobbying, lobbying w Unii Europejskiej, jak, jak wygląda skuteczna dyplomacja, jak, jak działa e, e, NATO, e, opowiadamy o Chinach, o, o, o różnych krajach. I to jest taka bardzo specyficzna dawka wiedzy, ale bardzo dużo też mówimy właśnie o wartościach, o odpowiedzialności, o, o potrzebie współpracy, o otwartości i budujemy networki. Ci ludzie, się to jest olbrzymia wartość, to... Z naszej szkoły już powstało kilka firm, to wiem na pewno, również małżeństwa powstają. No. Różnego typu działania tak, się tam prowadzone. Jak ktoś szuka, to już nie wiadomo gdzie. Ale ludzie poznają się nawzajem, i wszyscy potem, jakby to, co najczęściej się powtarza, poza dobrymi ocenami naszych wykładowców, którzy jakby my najczęściej są praktykami, to jest to, że budujemy network. I my tak naprawdę budujemy dalej ten network, bo naszym absolwenci stają się członkami klubu absolwenta, który jest dosyć prężny, który organizuje teraz sporo, sporo takich ciekawych wydarzeń. I tak naprawdę szkoła ma być kluczem do takiego super wpływowego networku ludzi, którzy zmieniają Takie siebie. Lity. Tak, którzy zmieniają siebie, którzy zmieniają, którzy się bogacą. Którzy budują wpływ i którzy zmieniają Polskę i świat. No dobra, i w takim przywództwie to powiedz mi, wracając do tematu podcastu, jaką kreatywność rolę odgrywa? No, olbrzymią, oczywiście. No, no, znaczy w dzisiejszym świecie nie można nie być kreatywnym. Nie? Znaczy, różne są podziały, ale jednym z tych, tak w moim postrzeganiu, to są ci, którzy tworzą i ci, którzy wykonują jakby normalne prace, które ktoś za nich wymyśli i oni po prostu wykonują je. Realizują. Realizują. To są najczęściej ludzie, którzy oglądają, nie wiem, linearną telewizję, tak? Znaczy jakby czekają, że ktoś im podpowie, co mają obejrzeć, gdzie mają pojechać, a do na wakacje, na których mają wszystko podane. A są ludzie tacy, tak? którzy sami kombinują. I. I sami szukają, i sami rozwiązują problemy, albo stawiają sobie cele i, i, i wybierają to, co chcą obejrzeć. I, 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 no i, 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 I to są ludzie, którzy zmieniają świat. I takich ludzi my szukamy. Nie mówię, że nie szukam pracowników, bo mamy ludzi, którzy pracują w administracji. I, I też, które pracują w korporacjach, tylko mówię o takim o nastawieniu, tak? o takim przedsiębiorczym, kreatywnym nastawieniu. Ludzie, którzy chcą wpływać, zmieniać świat, szukają sposobów na zmienianie, na zmienianie swojej rzeczywistości, swojego życia. I bo najpierw zaczynam od siebie. to zawsze, zawsze tak jest. I to jest coś, czego bardzo potrzebujemy i czego mamy w Polsce dużo. Ja uważam, że jakby takich, tylko jeszcze musimy system do tego bardziej dostosować. Tak? Dobrze, no to fajnie, A przywołaliśmy też tą książkę Twoją i zaczynasz swoją książkę zresztą tak jak wczoraj na Tedekcie. Od opisu Polski z twojej młodości. Tak? Mm. Jak przywołujesz tam słowa kultu, tak? że było tak brudno, że aż pękały oczy. No. Brudno ja, i brzydko. Tak, no wiesz, ja, nas dzieli dwa lata różnicy, więc ja to doskonale wszystko pamiętam, ale pewnie niektórym trudno w to uwierzyć. Nie? I powiedz mi. Za komuny kreatywność to kombinowanie kreaty. Tak. To było po prostu standardzie. Jak nie kombinowałeś, to nie żyłeś. No. Ale to my, my, myśmy byli. E, to jest polski fenomen uważam. Nie? E, no Bo nie tylko myśmy byli w komunie. NRD też było w komunie i Czechosłowacja też była w komunie i inne jakieś tam Bułgarzy, e, e, Ukraińcy. No, Ukraińcy, Ukraińcy. No oni już mieli w ogóle w to takie totalnej komunie. E, ale myśmy byli najbardziej kreatywni. Wtedy to się nazywało kombinowanie. Nie zawsze się łączyło z, z działaniami z dzisiejszej perspektywy superetycznymi, no bo to była walka z pa oszukiwanie państwa, tak naprawdę. No ale państwo było twoim wrogiem. Nie? Tak. I to jest fenomen. Skąd nam się to wzięło? Myślę też. Nie wiem, wielu Polaków, myślę, że to było bardzo ważne, jeździło na zachód, tak? do tych Niemiec. Tam część do Stanów latało, bo miało rodziny, ludzie z południa. No i patrzyli na ten świat, nie? i podpatrywali i chcieli. Ja pochodzę z Wielkopolski, no to tam wszyscy jeździli do Rajchu, jak się mm -hmm. mówiło wtedy. Nie? Tak. No stąd e, też. E, e, jeździło do Rajchu i ludzie tam patrzyli. I potem pamiętam, wracali, słyszałem tych starszych, którzy wracali, im opowiadali, jak to, jak to tam wygląda, ale widziałem, że oni to potem przekładali. I po prostu moje miasto, z którego pochodzę, z którego się, w którym się wychowałem, w którym moi rodzice mieszkają, Gostyń, to był takim, jak wszystkie, tak, takim zasypiałym miasteczkiem za komuny. Jak się komuna skończyła, to było niesamowicie. Ten Gostyń, to, ponieważ tam ja byłem już na studiach, a jeździłem co dwa miesiące, tam co miesiąc, co dwa miesiące, i widziałem, jak z każdym miesiącem on się zmieniał. Jak ludzie natychmiast um, zaczęli malować płoty, mm -hmm. wyrównywać na chodniki, to może miasto, ale jakby... zaczęły różnie, <laughs> no w... nie? nie? Ale tam akurat nie było tak, w Gostyniu było całkiem e, e, ładnie estetycznie. Natomiast e, to miasto już bardzo szybko zaczęło, odnowiło się. Nie? Taki, ludzie poczuli się natychmiast gospodarzami i, ta, i bardzo tacy chodzili. tych małych interesików, sklepików, warsztacików powstawało wiele, a potem z niektórych tych warsztacików wyrosły też w Gostyniu duże firmy. E, I e, to mnie tak e, bardzo cieszy, ale moim zdaniem to wynieśliśmy z komuny. Nie? Czyli co, można powiedzieć, że taki wypracowaliśmy sobie wtedy taki kreatywny potencjał, który się później uwolnił, tak? A, tak, tak. No a dzisiaj w ogóle mają młodszych ludzi, którzy za komuny się najwyżej rodzili, prawda, albo tam jakieś pierwsze lata... Pierwsze lata swojego życia, to ich niekoniecznie, trochę ich pewnie kształtowało, ale nie do końca. Ja widzę, oni mają też inny, inny mindset. Mm -hmm. A powiedz mi, nie masz takiego wrażenia, że to się wszystko zaczyna taki krąg zataczać, no bo tak, zaczyna jakaś cenzura wracać, jakaś poprawność polityczna, jakieś inwigilacje, jakieś te, te, takie kompletnie polityczne walki już z wykorzystaniem no, nawet wymiaru sprawiedliwości. Tak, no powiedz mi, to. Ja czuję ten zapaja, znaczy wracający zapach taki To prawda, ale ja ten zapach czułem też 3 i 5 lat temu i widziałem jak prokuratura była też wykorzystywana do celów politycznych i, i to nie jest obie strony, obu stron w Polsce puściły hamulce, hamulce nie? i używają wszelkich narzędzi do, do zwalczania się wzajemnego. To jest fatalne, E, tak, no muszę powiedzieć, jako człowiek, który kiedyś pewnie był bliżej jednej ze stron, dzisiaj jestem poza tymi bańkami, ale jak patrzyłem, jak włączałem TVP, no to miałem poczucie, że to nie są lata 90. Ani nawet rządy SLD, tylko to są lata 80. Nie? To była taka manipulacja. No ja byłem tym zawstydzony i, yy, i zażenowany. Teraz jest trochę lepiej, ale nie dużo lepiej. <słuch> Więc yy, yy, tak, oczywiście, wiele takich rzeczy wraca, ale w ogóle miesz, problem z. Cenzurą, wolnością słowa. Tak, akurat nie jest problem, może bo w Polsce cenzury Jeszcze, nie, 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 nie ma. Tak nie, jakby ani nie było zapisu, ani nie było za platformy poprzednio, po prostu media były bardziej przechylone w jedną albo w drugą stronę, ale wolność słowa w Polsce była zawsze. To jest, znaczy zawsze, od tam przez te ostatnie 30 lat. Nie? Nie, nie było z tym problemu. Myślę, że była nawet większość, większa wolność słowa niż w Niemczech, gdzie teoretycznie wszystkie media są wolne, ale jest jednak obowiązuje pewna. Poprawność polityczna, która potem się okazała, jak bardzo była szkodliwa w wielu państwach zachodu, nie? że nie można było przyznać, że są pewne problemy. Pe pewne problemy w sferach, które były niepoprawnie polityczne, no bo podjęli decyzję, na przykład, że refugee, welcome, tak i wszyscy są fajni. No, a potem okazywało się, że nie wszyscy są fajni, że jedni tak, ale drudzy nie tak, że zaczynają być problemy. Pamiętam, jak byłem niedawno w Szwecji na takiej tam wizycie studyjnej, jak już tam się zmienił rząd i i wreszcie otwarcie powiedzieli o tym, że tak, że są nogi że są dzielnice, do których policja nawet boi się wjeżdżać w Szwecji, że to jest gigantyczny problem. I przyznawali, że o tym się nie mówiło. Nawet jak myśmy byli kilka miesięcy, bo to było kilka miesięcy temu, to no, ja pytałam, czy, czy teraz już wszystkie media o tym tak piszą otwarcie. No jeszcze nie wszystkie. Jeszcze dalej jest to tak, no być może to już teraz się zmieniło. Ale to były problemy niezauważane, bo nie wypadało o czymś podać. Nie to chodzi, żeby pokazywać, że jakaś rasa jest gorsza albo lepsza, tylko o tym, że jest realny problem. I te realne problemy w Szwecji na przykład się rodziły tak samo w Niemczech, we Francji, stąd się biorą ruchy takie te agresywne, radykalne. I to nie jest tak, że biorą się ruchy agresywne, bo, bo pojawiają się coś szaleni ludzie, liderzy. Ci szaleni liderzy skąd się biorą? Biorą się z tego, że ludzie mają problem, a ludzie mają problem dlatego, że politycy wcześniej byli głusi na to, jak oni mówili, że ten problem jest. I to uważam, że jest wielki problem współczesnej, zwłaszcza Europy, że elity, zwłaszcza te bardziej liberalne, nie przyznawały, nie chciały przyznawać, że są pewne problemy i nie chcą ich rozwiązywać. Ja nie jestem zwolennikiem Marine Le Pen ani AfD, wręcz przeciwnie, czy tamtych radykalnych partii austriackich, niedługo tam będą wybory. Ale nie, nie mam takiego poczucia wyższości wobec ludzi, którzy na nich głosują, bo oni głosują mając jakiś powód. Coś ich zapchnęło do tego i dla, z jakiegoś powodu oni głosują, bo oni mówili, że mają problemy z tym, że jest niebezpiecznie wokół w ich dzielnicy, tak, że jest bałagan, a, ale okazało się, że tego nikt nie słucha. Mhm. Nie? No tak, to trochę takie, można powiedzieć, wahadło. Nie? Jak się wychyli w jedną stronę za daleko, to musi polecieć w drugą. No, może polecieć, aby nie poleciało, ale wyobraźmy sobie, jak będzie wyglądać Europa. Naprawdę, my takie żyjemy w ogóle, ja mam olbrzymi problem z szeroko, nie tylko polskimi, z szeroko rozumianymi elitami. Właśnie dzisiaj nie ma takiego prawdziwego przywództwa w Europie. Zresztą w Stanach Zjednoczonych jest jeszcze gorzej. Ale no, nikt nie ma ludzi, którzy są w stanie powiedzieć: Tak, tu mamy problem, jestem, w, powiem ABC, to są rzeczy niepopularne, które my musimy, które my musimy zrobić. Jest raczej taki oportunizm, że taka polityka z miesiąca prowadzona z miesiąca na miesiąc, nie przyznawajmy się, że coś jest, może jakoś przeżyjemy. I, a jak oni urosną i wyobraźmy sobie za trzy lata, co może być. Jak wygra Marine Le Pen we Francji wybory, a w AfD może nie wygra, a chociaż może być pierwszą partią za kilka miesięcy, za rok i będzie musiała być w rządzie, albo będzie miała olbrzymi wpływ. To Europa rządzona przez, czy jakby, rządzona, no, na której wpływ mają Francja i Niemcy, nie takie tylko inne, prawda? To jest też y to może być potężny problem. Możemy się obudzić w bardzo różnym świecie, więc musimy być bardzo otwarci, rozumie i przede wszystkim słuchać tych ludzi, którzy, z którymi się nie zgadzamy. Nie? I tych, którzy nam, nam się wydarzą, kompletnie się wściekają, są wściekli z jakiegoś powodu, wychodzą, rzucają kamieniami. Ja nie może to należy usprawiedliwiać. Nie należy usprawiedliwiać jak ktoś. No ale coś rzuca, jest powodem tak. Jak ktoś rzuca kamieniami, niszczy. Niszczy jakieś publiczne budynki, czy cokolwiek niszczy, to należy ich wsadzać i po prostu karać za to. To, to jest proste. Należy pilnować porządku, ale też należy szukać u źródeł, jaki jest problem. Z jak coś ich. Do no tego, właśnie nie? skoro dwa lata temu tego nie robili a nagle to robią no to tak. coś się zmieniło no, zbyt... akurat we Francji tymi kamieniami no ta, ta... tradycja ta... podpalania Długo. samochodów jest, jest długa ale właśnie była i tak wszyscy przesuwali a to takie to tak mamy we Francji nie? no i za chwilę będą mieć tak, że Le Pen wygra wybory i będą mówić, o Jezu Wrócę jeszcze do tej książki, bo będziemy się pewnie wokół niej kręcić. Tam się przewija takie słowo kapitał ludzki. I teraz w tym kapitale ludzkim znowu wrócę do kreatywności, Twoim zdaniem. Jakie mm. ono ma, ma miejsce w kapitale ludzkim? Ta kluczowa rzecz, której też nie jest naszą naj, najsilniejszą stroną, to jest no właśnie kapitał, kapitał społeczny. Nie? Znaczy, kapitał ludzki jest są y, y, ludzie dobrze myślący, ale też jest takie pojęcie kapitał społeczny, czyli to. Taka zaufanie i współpraca między ludźmi, między zaufaniem ludzi do instytucji, to jest coś, z czym mamy e, olbrzymi problem w Polsce. E, no z takim wzajemnym zaufaniem, no to sobie sami mówiliśmy, jak wygląda dzisiejsza debata publiczna, prawda? Jak się nawzajem wszyscy oskarżamy o najgorszą rzecz, e, jak rozmawiamy o jakimś problemie, tylko sprawdzamy, czy PiS, czy platforma jest za tym, czy przeciwko, i potem mamy zdanie. Tak? Ja nie zastanawiam się, czy tam to rozwiązanie, ta propozycja, tej inwestycji, czy tego rozwiązania jakiegoś jest dobra, czy złe. Zależy, co powie Tuski-Kaczyński. To już jesteś zapisany ja do tego obozu i musisz mówić w ten sposób. Nie? To jest fatalne. Fatalne jest to, że. W ogóle nas nigdy nie uczono współpracować ze sobą. To się powoli zmienia. Też przedsiębiorcy zaczynają coraz bardziej, stąd ten wybuch tych konferencji, jest, no bo tak oni czują, że jak połączą siłę, zaczynają coraz bardziej rozumieć, że nawet ich konkurenci ze sobą, już znam bardzo wiele firm, które ze sobą konkurują, ale tak naprawdę współpracują, bo e, znaczy tu konkurują, a tu współpracują, wymieniają się doświadczeniami, bo widzą, że to się opłaca. I to jest nie, niezwykle, niezwykle potrzebne. To, żebyśmy my nawzajem wspierali się, zwłaszcza w działaniach na zewnątrz, tak? że jak wchodzą nie wiem, francuskie firmy, to nawzajem się e, wspierają, a pa, zwłaszcza państwo je, e, je wspiera, u nas tak jak państwo ma wesprzeć prywatne firmy, to jest od razu raban, że korupcja, że nie wiadomo, co I No urzędnicy... chyba, że to są zachodnie korporacje, no tak, to wtedy, no, to jest... proszę bardzo. Tak. A przede wszystkim urzędnicy boją się tego robić, bo, bo coś złego z tego może wyniknąć. No to, jest, to jest taka rzecz, którą, na którą musimy pracować. No i To jest też taka, rzecz. taka praca nad mentalem. Najważniejsza jest kultura, zmiana kultury, życia publicznego, kultury politycznej. Mogę to powiedzieć na przykładzie, który znam bardzo dobrze, bo na, nie, nie znam się na wielu rzeczach, ale na mediach się znam, bo spędziłem w nich większość swojego życia i obserwuję je. I na przykład problem mam mediów publicznych straszne. Tak? Nie mamy mediów publicznych, mamy media partyjne, rządowe. I tak było od zawsze i one się tylko były trochę mniej, te standardy były trochę wyższe. Były łamane, a potem były bardzo łamane. Teraz też są łamane, może trochę mniej niż poprzednio, ale też są łamane. I pamiętam bardzo wiele dyskusji dawno temu na temat tego, jak powinno być prawo, jak powinna wyglądać tam Krajowa Rada, jak, jak kto powinien kogo powoływać i tak dalej. I tam stworzono te zapisy, które kiedyś stworzono są w porządku. Ale jak trzeba, żeby decydowali, wybierali profesorowie, rzeźbiarze i malarze, to na końcu i tak. PiS znajdzie swoich rzeźbiarzy i malarzy i Platforma znajdzie swoich, tam SLD czy PSL znajdą swoich rzeźbiarzy, malarzy, profesorów i wstawią i tak będą robić to samo. Więc ja już nie wierzę w to, że wymyślimy lepsze prawo i lepsze zasady i się umówimy, że wy nie możecie tego, a my tego, to będzie inaczej. Nie, no, bo pokazano, zobaczyliśmy, że można każde prawo złamać. Tak? Znaczy, ja mam nadzieję, że dochodzimy do takiego szczytu, i za chwilę to opadnie. To tak, no, ja, no, mamy nadzieję. Ja spotkam coraz więcej ludzi, którzy mówią, że mają tego dosyć, tak? że chcieli, żeby było inaczej. Tylko... Więc to gdzieś. Ja wierzę, że to przyjdzie. Też pracuję na rzecz tego, żeby to przyszło. Nie jest wszystko jedno, czy rządzący będzie z partii, która nazywa się tak czy inaczej, czy to będą te same partie, czy to będą inne. Ważne, żeby zmieniła się kultura e, e, polityczna, sposób działania, żebyśmy budowali zaufanie do siebie nawzajem, a nie wyłącznie się oskarżali. Mhm. No dobrze, teraz tak. Chciałem cię przedstawić na początku jako dziennikarza, ale zaprotestowałeś i powiedz mi, dlaczego? Bo ty zaczynałeś jako dziennikarz. Na większość swojego życia byłem dziennikarzem. Co się stało? Wiesz co, to była moja pasja, mój kochany zawód byłem szczęśliwy, że to robię. No ale media gdzieś tam od 2003-2005 roku zaczęły tak. Myśmy budowali pewne standardy. Ja w tym brałem czynny udział. W pewnym momencie byłem tam. Kierowałem, czy byłem naczelny Polskiej Agencji Prasowej i budowałem, tak mi się wydaje, razem z naszymi ludźmi bardzo wysokie standardy i myślę, że zbudowaliśmy je i są na to jakby twarde dowody. To było moje takie, no jedno z takich dzieł, z którego jestem najbardziej dumny. I potem, jak patrzyłem na, znaczy, patrzyłem też, byłem w tych mediach, tak, widziałem, jak w wyniku rewolucji technologicznej, to nie przez PiS czy Platformy, tylko przez kości, którzy Google wymyślili. Ale to nie oni są winni. Winni są ci, że, my, że świat tych mediów tradycyjnych nie miał na to odpowiedzieć. E, e, media stawały się coraz biedniejsze, zaczęły tracić pieniądze. Jak zaczęły tracić pieniądze, to zaczęły szukać sposobów na proste ich zarabianie. A proste zarabianie, więc w skrócie, najpierw to było ucinanie kosztów, e, czyli coraz słabsze opłacanie e, najpierw administracji medialnej, potem samych dziennikarzy, potem wymaganie od nich, żeby pisali jak najwięcej, a potem czy tam tworzyli. Ale. E, i to, to ja sobie z tym dawałem radę, bo akurat na tyle, tam miałem pozycję taką, że mogłem robić różne rzeczy i sobie yy, yy, dawałem radę. Natomiast yy, wszędzie było coraz większe wymaganie ostrzej, prościej, walniej, mocniej. Łopatą. Pamiętam jak kiedyś jeden, mój kolega, który już cenię, ale dlatego nie powiem kto, powiedział mi słuchaj, wszystko jedno, czy ty będziesz tam za, już nie wiem, nie chodziło, za Tuskiem, za Kaczyńskim, napisał to wyraziście, a nie tak lawirował i pokazywał ten mój, Mocno, trzeba walić, mocno, nie? I gdybym walił mocno, to mnie wszyscy dobili. Ale ja nie chciałem walić mocno, nie chciałem być w tej lidze co tam paru moich kolegów. Przez moment byłem w tym, w tym takim kotle, dałem się wpędzić i poczułem, że to jest jakiś kompletny cyrk. Nie wychodziłem ze studiów telewizyjnych i radiowych, gadałem. Ale miałem wrażenie, że jestem w cyrku, który niczemu to, niczemu to nie służy. Coraz bardziej się tego wstydziłem i pomyślałem, że nie chcę, chcę tego robić. Warunki były coraz trudniejsze, trzeba było coraz więcej robić za coraz mniejsze pieniądze i, i coraz gorsze rzeczy. To było najgorsze. I postanowiłem, a, a, zostawiam. To. I, i, I to była dla mnie taka dosyć dramatyczna decyzja. Poszedłem do pr na 8 lat, ale po tych. Ten PR to był ciekawy. Znaczy, tam wiele ciekawych rzeczy doświadczyłem, nauczyłem się, zobaczyłem. To było dla mnie dobre doświadczenie, bo zobaczyłem świat od innej strony. I nie żałuję tego różnych tam przygód, które mnie spotkały, ale. To z punktu widzenia kreatywności też jest fajne, żeby właśnie żeby patrzeć na, z różnej strony. Tak, to mnie na nauczyło. Różne... Tak, to jest, to jest, to jest, to jest hmm. bardzo ważne. Zgadzam się z Tobą, żeby patrzeć, yy, patrzeć z różnych stron i widzieć, wchodzić w skórę tych. Tych innych, nie? żeby rozumieć inne punkty widzenia, żeby rozumieć in czyjeś interesy, dlaczego ktoś zachowuje się tak, a nie inaczej. To po prostu, jakby do pisania świata jest bardzo ważne, ale też no, dla właśnie bycia kreatywnym, no, trzeba po prostu rozumieć, starać się rozumieć jak najwięcej. Mhm. No ale potem przyszedł taki moment, że, yy, 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 że tak sobie myślałem kurde, ja w tej szkole przywództwa. To powiem coś takiego dla mnie ważnego i moim dzieciom i, i, i w szkole przywództwa, mówiłem: Słuchajcie, najważniejsze w życiu to jest, oczywiście, musi zapewnić byt sobie, rodzinie, tam najbliższym. I to jakby, jak nie masz tego, no to jest źle i wtedy się męczysz i to życie jest do tupy. Ale e, jak już zapewnisz swój ten taki podstawowy poziom życia, który Ci odpowiada, to następny krok to nie jest życie dwa razy lepsze. Bo no nie daje dwa razy więcej fanu. Jak ktoś chce kupić trzeci samochód, I tak jeździsz czy tylko piąty, jednym. czy szósty dom, prawda? Tak no może nie wiem, jak chcę samolot kupić. Nie wszedłem na ten poziom, ale jakoś nie mam potrzeby. Natomiast nie mam wątpliwości, że zmienia jakość życia, jeśli to, co robisz, to jest, robisz to z pasją, i jest to, co to kochasz. Nie? Ja nie mówię, że zarabianie więcej pieniędzy nie jest świetne. Jest świetne. Są ludzie, którzy rozwijają firmy. Tylko też jest dobrze, jak myślisz. Ja widzę, bo poznałem wielu przedsiębiorców. Ci wielcy przedsiębiorcy nie mówią o, o tym, że mają cel, tam, nie wiem, zwiększyć obroty 10 razy, tylko mają zamiar zrobić coś nowego, gdzie, pójść gdzieś dalej. Nie? To jest ich pasja. I trzeba, jak się kocha to, co robi, to to jest świetnie. Ja potem wiem, no wiecie, kiedyś też byłem dziennikarzem, też kocham to, co robię, teraz robię taki PR, tam. mniej mnie to kręci, no ale to jest mój zawód. A oprócz tego, ma swoją fundację, w której się realizuje. To właśnie Instytut Wolności. No i w pewnym momencie stwierdziłem, Jankę. Kurde, jak gadasz wszystkim, to może zastanów się, weź to do siebie. No i zobaczyłem, że jakby te podcasty zaczynają chodzić. Nie? Mój przyjaciel Darek Rosiak, który robi wspaniały podcast i którego jak wyrzucili debile. Sorry, ale to, nie jednego jego chyba. Tak, ale jego po prostu człowieka, mhm. który był 13 lat, wspaniałą audycję. Okazało się, że zmienili mu życie. Zrobili mu wielki prezent. Nie? Osłabili trójkę i sami na tym stracili. Bo dzisiaj ja tak o nich mówię. Chociażby. I, no. A zacząłem, żeby mu to poszło. No i Darek mnie też zaczął namawiać, żebym ja to zrobił. Tak trochę jego zainspirowałem się. i no, Dla mnie to było duże ryzyko, no bo tu zarabiałem pieniądze. Nie, nie miałem takiego kapitału odłożonego, że mogłem sobie pozwolić na niezarabianie. No ale... Z żoną się zgodziliśmy, że dobra, spróbujemy. Może będziemy żyć trochę gorzej, ale będzie mieć dużo więcej fanów i radości z tego i będę miał takie przekonanie o słuszności. Tam miałem jakieś czasy, założyłem, że mogę przez jakiś czas nie zarabiać. No na szczęście to zaskoczyło bardzo szybko No i muszę powiedzieć, że to była chyba najlepsza decyzja w moim życiu. No bo to o odejściu od mediów. To może też była ważna, ale nie, nie mogę żebym był z niej dumny, no bo odchodziłem od czegoś i nie do czegoś, co uważam za lepsze, tylko po prostu no, będę mógł z tego żyć. Natomiast ta decyzja była, no już, ja się czułem dalej młody, ale cyfry tam nie potwierdzają wszystkiego. To nie było łatwe, nagle dokonanie takiego zwrotu o 180 stopni. Nie? Ja zrobiłem zwrot o 180 stopni. I jestem z tego super dumny, to wyszło i naprawdę to jest taka rzecz, którą mogę się dzielić, tym doświadczeniem, że wiem, że w każdym wieku można podjąć bardzo radykalne decyzje i żeby realizować to, co w życiu jest najważniejsze, żeby mieć z tego pasję, radość. A jak się ma pasję, radość i jak się Pracuję na rzecz tego, to pieniądze też przyjdą. E, tylko to musi być taka, taka kolejna, żeby dostarczyć wysoką jakość, nie? to kasa też przyjdzie i życie dobre też będzie. Oczywiście, no, nie zawsze, nie wszędzie, no, trzeba jakby to racjonalnie te decyzje podejmować, ale, ale... i wróciłem. Ja, jestem, ja nie, mówię, że jestem, nie lubię mówić, że jestem dziennikarzem, bo ni, po pierwsze nie czuję się częścią tego środowiska, absolutnie się wyautowałem z tego i mi się, to, co się dzieje w polskich mediach, jeszcze mniej mi się podoba niż wtedy, kiedy z nich odchodziłem. Po drugie mówiło się, że, to muszę uczciwie powiedzieć, kiedyś według tych wysokich standardów, jak się szło do PR-u, to już się, to było nie, wracało. nie wracało. No więc ja nie poszedłem do żadnej redakcji, nie poprosiłem żadnej redakcji, żebym płaciła, żebym udaje, że udajesz. Założyłem swoją firmę, sam dbam o wszystko, nikt mi nie dał na to pieniędzy, sam się to zbudowałem i biorę sto, sam 100% odpowiedzialności za to absolutnie za wszystko. I myślę, że standardy, których ja staram się trzymać. Takie etyczne, to na pewno są wyższe niż w 90% polskich mediów, bo wiem, co tam się dzieje. Jak mi ktoś coś próbuje zarzucać, to spływa to po mnie, bo bo że byłeś coś tam, robiłeś coś tam, bo ja wiem, co robię. I, i, co za, i, I co ważne, każdy może zobaczyć, bo to, co robię, jest bardzo transparentne. Tu nie ma rzeczy ukrytych w moim programie, no bo nie może być, no bo jak ja bym, no jakbym coś przemycał, to to słychać i widać. Nie ma żadnej współpracy komercyjnej, o której mnie informował naszych, moich e, widzów i e, nie robię rzeczy, e, no nie wiem, nie przemycam e, e, jakichś tam produktów, niczego. Jeżeli jest jakiś produkt, jeżeli jest jakiś tam mecenas mojego programu, to też nie mówię, że on jest najlepszy na świecie. On bardzo takie bardzo ostre zasady stosuje. no właśnie może dlatego też że byłem w piarze i mówię, że ja, ja mogę mniej teraz, jakby muszę bardziej uważać, ale też ponieważ staram się robić taki program na, na wysokim poziomie. Wiem, że ta moja wiarygodność jest istotna, więc jakby staram się tak działać. No To po powiedzmy to otwarcie, że mówimy o Twoim podcaście pod tytułem Układ Otwarty. Tak. I to jest co? Głównie geopolityka, tak? Wiesz co, nie, nie tylko geopolityka, bo mówię też o, o gospodarce, o, o, o rozmaitych przemianach. No nie wiem, mówię o wojnie, mówię o. o na przykład parę dni temu miałem dyskusję o tym, jak produkować amunicję w Polsce. Tak? Jakby co, jakie, dlaczego nam to nie dzieje, albo co musimy zrobić, żeby to szło. Teraz przed Twoim przyjściem odsłuchiwałem akurat, nie ja nagram, tylko moja współpracowniczka Iza Szymonik zrobiła w moim kanale rozmowę w podcaście, rozmowę o złocie. O tym, dlaczego Polska kupuje dużo złota teraz. Ale no właśnie też Szymon na rozmowie nie ma o globalnym południu, więc to już jest taki temat geopolityczny. Staram się nie rozmawiać o polskiej polityce, jeśli to tylko wtedy, kiedy jest coś takiego bardzo ważnego raz na jakiś czas, ale nie chcę, w, zdecydowanie nie wchodzę w te nawalanki. w te nasze nawalanki i raczej mówię o świecie, albo pewnych procesach, o rzeczach, które moim zdaniem są ważne dla nas, nawet jeśli są gdzieś daleko, ale takie, którym potrzeb pod kątem tego, co. Jest, co co jest istotne dla nas i co jest ciekawe dla nas. Nie? I staram się, moją misją jest tłumaczenie tego, co się dzieje na świecie. Ja staram się nie narzucać swojego poglądu. Czasem go wypowiadam w jakichś tam sprawach. Na przykład, jak mówię, że powinniśmy się, mam Fioła na punkcie rozwoju Polski, no to o tym mówię. Ale po pierwsze, zapraszam ludzi o różnych poglądach, z różnych baniek, ekspertów z różnych środowisk, o różnych wrażliwościach ideowych. I to jest, myślę, że to mnie tak wyróżnia, że to jest ponad podziałami. I staram się. Mówić głęboko. Mhm. Głęboko, a jednocześnie otwarcie. Więc skąd nazwa otwarty układ? No to jakby to nie przypadkowo. To była długa praca nad wymyśleniem nazwy. Trwała bardzo długo i miałem po prostu chyba ze kilkadziesiąt pomysłów, żadnego nie byłem zadowolony. I, I w końcu wpadł mi ten układ otwarty. To był w opozycji do układu zamkniętego słynnego filmu. No, i, i właśnie dlatego, że te bańki u nas są takie pozamykane. Tak? to Stąd się powiem, że ja robię układ otwarty, to znaczy, że mogę zaprosić i eksperta liberała, i eksperta konserwatystę, i y, y, zwolennika takiej czy innej, y, czy innej partii. Co więcej, ja nie będę mu narzucał, ja nie będę z nim, ja nie zapraszam y, gości po to, żeby udowodnić im swoją wyższość. Mam kolegów, którzy takich, to chcę nawet, którzy to robią. Więc ja tego nie robię, jestem ciekaw moich rozmówców. Zadaj im. E, tak ty to robisz, tak? No, też nie, nie, e, jesteś ciekaw. No, tak, swoich no ludzi. to to jest najfajniejsze w tym, nie? Ja, za, ja każdego człowieka jestem, bo w ogóle mam taką, moją, jak myślę, co jest najważniejszą moją cechą ciekawość. Nie? Albo ciekawskość. <laughs> jestem ciekaw świata, ciekaw innych ludzi, ciekaw innych poglądów. Jestem bardzo ciekaw ludzi, którzy mają inne poglądy. Zdarzało mi się, jak miałem tam bardziej się ideowo określałem, że pracowałem, na przykład prowadziłem audycję w Radiu Tok FM, a ja byłem wtedy w Rzeczpospolitej, która była taka po drugiej stronie. Ale mnie tam zaprosili i to super mi się podobało, że przychodziłem do radia, z którym się nie zgadzałem i miałem z tego olbrzymi fan i, i byłem ich ciekaw. I to było dla mnie bardzo. Nie myślę, że z audycje, audycję, mieliśmy bardzo dobre zasięgi wtedy, słuchalność. No właśnie, tak, te zasięgi. Jak się robi takie zasięgi, jak ty robisz? Wiesz co? Po pierwsze nie wiem, bo to jest kurde, te wszystkie Google. Dziękuję YouTube, ci za te YouTube są nie. Te algorytmy są bardzo trudne, ale mogę powiedzieć o paru takich rzeczach, które. Znaczy, o jednej na pewno. Znaczy, nie wiem, czy to robi zasięgi, ale jak na początku mnie pytano, dlaczego mi poszło, nie? to ja powiedziałem, wiesz co. Tak zastanawiałem, jakby co było takiego najważniejszego? Myślę, że ja to robię z pasją. I że moi słuchacze i widzowie to widzą, słyszą i czują, że ja się tym przejmuję i że robię to naprawdę. I że ich nie oszukuję, nie ściskam kitu. Że nie przychodzę, tylko co ja chciał coś tam odwalić, albo komuś dowalić, albo jakąś mam agendę inną. Tylko to słychać, że ja to lubię, że ja to kocham, i że mnie to naprawdę interesuje. I myślę, że ta pasja jest super ważna. Że to jest najważniejsze i to, to jest, myślę, że to jest numer jeden. Numer dwa to jest systematyczność. Znaczy to, żeby mi też mnie na początku uczono, tego nie wiedziałem, że tam trzeba o równej godzinie zawsze wrzucać systematycznie, żeby ludzie się, żeby maszyny się nauczyły, te algorytmy i ludzie, żeby się zaczęli do tego przyzwyczajać. No a trzy też trzeba sobie znaleźć miejsce, taką niszę swoją. Nie? Ja to niszę zobaczyłem, dobra, są dwa obozy, które się nawalają, tak, jest ówczesne TVP, bo to było za poprzedniego tak. rządu. TVN, jest wirtualna Onet, prawda, yy, w polityce tam, ci wszyscy się nawalają. Ja, myślałem, to ja pójdę pod prąd. I pamiętam, że taki kolega mówi i go rozjadą cię walcem, nie musisz wejść do jednej z tych baniek i wtedy jakbyś napieprzał, to jakby ludzie będą ci, 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 ta armie przyjdą do ciebie, nie? Ale ja nie chcę. Tego. I mi się, wydaje, mi się wydawało, że jest już duża grupa ludzi, która też ma tego dosyć. Ja szanuję tych ludzi z obu tych baniek, bo tam mam, znaczy nie wszystkich, ale mam wielu znajomych po jednej i po drugiej stronie, którzy są rozsądnymi ludźmi. Ale też, też są tacy ludzie, z którymi się głęboko nie, nie, nie zgadzam, zwłaszcza z ich nastawieniem sposobem działania takim super agresywnym. I on mi mówi, że nie uda ci się to, nie, bo to musisz wejść do tych, do tych walców. Niech, znaczy, nie po to. Wyszedłem, po, nie po to wszedłem, żeby to, teraz to wracać, nie? I okazało się, że trafiłem na taki Blue Ocean, nie? Znaczy, właśnie tam było pusto, tam nikogo nie było i. I okazało się, że jest bardzo wiele ludzi, którzy to. Szukają, którzy czegoś, szukają takiego. czegoś takiego. Mhm. No i to jest no, olbrzymia satysfakcja. To też widzę po tym, jak piszą, komentują ci ludzie nie? i też mnie próbują. Oczywiście już teraz tam z, wrzucać co kawałek do jakiejś bańki. Raz jestem taki, raz jestem taki. No ale to, to jest koszt tego, że się człowiek staje tam trochę publiczny. No tak. i w tej atmosferze, która, jest, i która mi się bardzo, bardzo nie podoba, takiej stadionowej. I mówię to jako kibic stadionowy, bo chodzę. Chodzę na mecze lingowe. Legia Warszawa, przepraszam, to... Słuchajcie. z Lublina. I z jednej strony jestem się zafascynowany tym widowiskiem, z drugiej strony zniesmaczony tą agresją, która jest na polskich stadionach, werbalną najczęściej tylko. No, ale to też nie jest tylko nasza. Tak, Szybą ale u nas jest bardziej. Wiesz? U nas jest no, bardziej angielscy wielu... kibice byli słynni ze byli, swoich. Byli, ale to się no. zmieniło już, tak? myślę. I aż takiej agresji werbalnej, bo u nas nie, nie ma fizycznej. Tam raz, no, tak, tak. Ale to, to są rzadkie. Nie? Kiedyś było 10, gorzej jednak. Było. Od 10 lat chodzę i raz widziałem, że ktoś tam się nawalał. Nie? I to był no, wyjątek potwierdzający reguły. Stadiony są bezpieczne w Polsce i można z dziećmi chodzić spokojnie i tak dalej. Natomiast te dzieci usłyszą nie tylko wulgarne słowa, no co tam, pff, nie mam z tym, to nie jest jakiś tam wielki problem dla mnie, natomiast to, że słyszą agresję, nie? wszyscy słyszymy agresję, znaczy, że, to też mi tłumaczył tam kolega normalizowana z laty, jest, że o co chodzi? Chodzi o to, żeby upokorzyć tamtego, nie, więc jak musimy zbluzgać go tak bardzo, żeby on się nie podniósł, no to no To jest słabe. Nie? Jakby no, tak. To nie musi tak być. Byłem w różnych miejscach. Jak gdzieś podróżuję, a dużo podróżuję, to najczęściej chodzę sobie, staram się pójść na mecz, bo mnie to ciekawi. Też inna kultura. I tak. Wszędzie jest trochę tego, ale nie aż tak. No. I to jest niefajne. I myślę, że to jest odbicie też tego, jacy my jesteśmy, nie? bo jesteśmy straumatyzowani. Ja myślę, że to jest ciągle też ta nasza agresja. To nie chcę być psychologiem, znaczy, to trochę powiem jak psycholog, amator, ale trochę też na podstawie rozmów jakiś. Ja myślę, że to, jest, że to jest jeszcze też druga wojna. Że my jesteśmy obciążeni tymi gwałtami, tą przemocą, której nasi dziadowi, dziadowie, pradziadowie doznali, to przychodzi spokojnie. Ta Martyrologia komuna, taka u taki, nas taki, Tak, ale też, wiesz, mm -hmm. też trauma. Mm -hmm. nie? No wiesz, tak. że taka pani psychologin powiedziała, że w Polsce było, nie wiem, 2 miliony ludzi zgwałconych. Ludzi, bo to nie tylko kobiety. Znaczy w sensie, że kobie, kobiety i mężczyźni byli gwałceni w czasie II wojny. A gwałty, tak jak ona mi mówiła, bo nawet zrobiłem z nią rozmowę na ten temat, są przez kilka pokoleń odczuwalne. Mhm. Skutki tego mhm. są przez kilka pokoleń. Znaczy, zgwałcona kobieta czy zgwałcony Prze mężczyzna przekazuje to jak? Przekazuje jak tą, tą, tą swoją traumę, swoją mhm. wściekłość na ileś pokoleń. Więc My być może jeszcze jesteśmy w tej traumie, nie tylko gwałtów, no bo to było jedno, że dwa były morderstwa, prawda, tortury i tak dalej i tak dalej. I ja myślę, że jakaś część, jaka, bo to nie, tłumaczy, to nie tłumaczy wszystkiego, ale o tym się nie mówi, a ja stawiam taką tezę, że jakaś część tej naszej agresji jest jeszcze z tych przeżyć historycznych. Tak, to ciekawe. Ja to właśnie też słyszałem o tym, co tak trudno mi było na początku zaakceptować, że faktycznie takie psychologiczne historie mogą się dziedziczyć. No. No dobrze, ale to już tak może do brzegu trochę, tak. do końca. I ja tak to czytam, że ty, dla ciebie taka otwartość i niezależność to są takie filary, ale no, też powiedziałeś tak. kiedyś, że e, twoja taka supermoc to jest gotowość na zmianę. Tak, to prawda. To chyba w tym jestem, tę gotowość na zmianę... E, tak, to mm, mam to w sobie e, i... Mm, Myślę, że to jest coś bardzo ważnego, zwłaszcza we współczesnym świecie. Może u mnie to jest z tego, że, no nie wiem, bo ja, dużo, ja bardzo dużo w życiu doświadczyłem i też dużo ciężkich rzeczy, ale też dużo takich po prostu zmian. Jak sobie mam swoje CV, gdzie tam ja pracowałem, to tych prac miałem wiele. Nie to, że ciągle zmienię, bo jak na dzisiejsze czasy, to je tam. Co kilka lat po prostu zmieniałem jakieś miejsce albo pozycję w jakiejś redakcji, czy to, co robię. Ale myślę, że to jest dobre. To znaczy, że zmienianie. Nie twierdzę, że po pierwsze, nie ma reguły, tak? może tak. Ale dla mnie to, że i pracowałem, nie wiem, w, w gazetach, i to na wszystkich możliwych pozycjach prawie i w agencji prasowej, i w telewizji robiłem, i w radio, i, i zakładałem własny portal, nie? i potem pracowałem w piarze, i teraz robię tą szkołę to myślę, że te wszystkie doświadczenia to mi bardzo dużo dają. I też to, że zobaczyłem ten świat od różnych stron i zobaczyłem, że ile jest możliwości nie? i że taka gotowość do dokonania zmiany jest bardzo ważna. Oczywiście nie wszyscy tacy są i to nie jest tak, że ten, kto ma, to jest lepszy, a ten, kto nie ma, to jest gorszy, no bo jesteśmy po prostu inni, nie? ale Pamiętam ludzi, których mam, takich znajomych, którzy pracowali na przykład kilkanaście lat w jednej firmie i ta firma, czy, kilka, czy więcej, kilkanaście, powiedzmy, że dwadzieścia i w pewnym momencie ta firma z nich rezygnowała. Nie? I oni byli kompletnie rozbici, z, rozbici, nie mogą sobie odnaleźć miejsca. Nie? I z, z, mam takie jeden czy dwa przypadki w głowie. E, ludzi, których znam i którzy sobie nie poradzili dobrze. Nie? I, a dzisiejszy świat jest taki, że się zmienia bez przerwy, że żadna firma, bo kiedyś ktoś mówił, o idź na etat, to będziesz miał spokój. Tak, ja tak moja mówili. mama tak mówiła. A, mój żarty, ta... Przesiedzisz no, tam, to no, później emerytujesz Jak jesteś na, et na etacie, no bo to kiedyś taki no, świat to, był. No, jak, jak nie odwaliłeś nie jakiegoś jest. po prostu grubego numeru, to siedziałeś w jednej firmie. I... A nawet jak idziesz do korpo i dostaniesz etat, umowę o pracę, to nie masz żadnej pewności, że nie stracisz za sekundę. Nie dlatego, że to korpo jest złe czasami, dlatego, a często dlatego, że po prostu zmienia się rynek. No i jakiś produkt, no tak, prawda, firma się znika, zamyka i przenosi się do Rumunii. Dziękuję. Tak, albo obcina, musi obciąć, hmm. po prostu coś siada i świat jest dynamiczny. I my musimy być bardzo elastyczni. Nie? Ale myślę, że w życiu też taka gotowość do zmiany po prostu pomaga, no bo widzi się, ja to zawsze mam w głowie, jakieś alternatywy, nie? znaczy jakąś alternatywę. I myślę sobie, dobra, a co będzie, jak to się stanie, to muszę pomyśleć, że ja bym nie chciał się zmieniać. Nie? To, co robię, kocham. I, I chciałbym to robić w zasadzie do końca życia. Tylko może lepiej, tam rozwijać to oczywiście, tą szkołę, szkołę przywództwa Instytutu Wolności i, i mój program. Im się znalazłem takie coś, co naprawdę w czym się znakomicie czuję, i mam z, robię to z wielką pasją, i, i przyjemnością, i oddaniem. No ale. Może się jutro to skończy, bo coś, tak? Bo coś się zmieni. I też muszę być gotowy do tego, żeby no jak będzie trzeba, to trzeba wziąć łopatę i tam jakiś nowy dołek e, kopać nie? i się pogodzić z tym i próbować gdzieś czegoś innego. A może się pojawi, no nie wiem, może okaże, że YouTube prawda, przestanie działać, albo lubić takie rzeczy, i trzeba będzie robić zupełnie coś innego. No. Trzeba być gotowym na to. No. Trzeba, może, musimy być gotowy na to, żeby wojna może tu przyjść. Nie? Chociaż myślę, że znaczy musimy pracować na to, żeby nie przyszła. Ale to samo się nie zrobi. Tak, a wczoraj powiedziałeś, że za, zawodowo jesteś optymistą. No, tak jest. No, jestem. Wiesz, ja przeżyłem ciężkie rzeczy w życiu, które niektórych mógłby zabić, a mnie nie zabiły, bo wierzyłem, że może być lepiej, nie? że mogę przejść przez ten trudny moment. Mnie się wydaje, że to pomaga w życiu, bo to daje napęd. I ja uważam, że w każdym, że kryzys, że problem, znaczy, że jakiś kłopot, to jest rzecz do, to jest pro, to jest rzecz do rozwiązania, to jest wyzwanie. Trzeba się z tym zmierzyć. Nie? To nie jest coś, co mnie przygniata, znaczy czasem przygniata, ale kiedy mnie spotyka coś trudnego, to myślę, kurde, jak ten problem rozwiązać. Ani nie jak się skulić i schować. Bo to skulenie i schowanie jest niebezpieczne. Oczywiście no, nie każdemu się to udaje. Ja, mi się do tej pory jakoś tam udawało. E Miałem wiele raf, na które wpadałem albo jakiś kamień, którym na głowę spadało. E Ale udało mi się przez to przechodzić. Ale to do tego trzeba też takiego bardzo też to, o czym Ty mówisz ciągle, o tej kreatywności. Nie znaczy, że trzeba się no dobra. No to jestem w takiej kompletnej idei. Co to jak, co tu zrobić? Jak wymyślić? Tak? Znaczy, i Mam na to najprostszy sposób, trzeba pomyśleć, co będzie za rok. Nie? Zobacz, jak świat może wyglądać za rok. Tak? Czy Co ja mogę zrobić, żeby za rok być w innym miejscu, nie? żeby wyjść z trudnej sytuacji finansowej, czy jakiejś trudnej sytuacji z czymś innym związanej. I, i to, to bardzo pomaga. No dobrze, to podsumujmy, co robisz. Czyli tak, w tej chwili to jest Twoje podstawowe, to jest układ otwarty. Szkoła przywództwa, o której tak powiedz teraz, bo robisz rekrutację. Za chwilę będziemy ogłaszać rekrutację. Jeszcze data kompletnie nie, dokładna nie jest znana. Następna edycja zacznie się w styczniu, ale będziemy już teraz rekrutować ludzi, bo będzie jakiś tam proces, proces rekrutacji. Można już w tej chwili zostawić, jeśli ktoś z Państwa jest zainteresowany a bardzo zapraszam zajrzyjcie na stronę szkolaprzywództwa.pl łatwo zapamiętać i tam jest takie miejsce gdzie łatwo znaleźć w kilku miejscach można kliknąć i zostawić swój adres mailowy jak zostawić adres mailowy tak, jak my zaczniemy rekrutację, to zostaniecie powiadomieni i, i, i wskazówki tam, o co prosimy, co trzeba, co trzeba zrobić. Więc niezależnie od tego, czy my zaczniemy za dwa tygodnie, czy za miesiąc, bo jeszcze nie zdecydowaliśmy, to tę rekrutację to jakby, jeśli zostawicie już w tej chwili, możecie zostawić swój adres i, i nie ominie was. Informacja od nas na ten temat. Dobra, to gdzie jeszcze zaprosisz nas? E, gdzie jeszcze? No, Was zapraszam do mojego programu. No, robię go codziennie prawie pięć razy w tygodniu, robię rozmowy e, po południami, a od poniedziałku do piątku i oprócz tego, jeszcze pięć razy w tygodniu bo łącznie to mam 10 razy w tygodniu tego towaru e, jest serwis informacyjny, układ poranny. Jest taki serwis jest, który jest inny niż wszystkie serwisy informacyjne, bo on jest taki, trochę tak jak te moje rozmowy. Znaczy pogłębiony tam jest tylko sześć informacji. Nie kończę o tym, co powiedział tuski Kaczyński, a raczej o takich ważnych sprawach. Oni czasami mówią o czymś ważnym, nie? Ale, ale rzadziej niż częściej. <laughs> Ciężko to wyłuskać. <laughs> a my staramy się wyłapywać te rzeczy, które są naprawdę istotne o świecie. O gospodarce. No również czasem mówimy tam o Polsce, ale to nie jest tak, że większość informacji jest o Polsce. Nie. Jest to jest taka piguła dla ludzi, zakładam, którzy mają mało czasu, którym się nie chce przelatywać przez te wielkie portale codziennie i karmić się tą papką. Którzy mają mało czasu i zakładam, od 7 rano wypuszczamy, można sobie włączyć w dowolnym momencie, jadąc do pracy, bo takie było założenie. Także mhm. w drodze do pracy, na, na rozpoczęcie dnia taka piguła najważniejszych rzeczy, które stała się na świecie, która, i też takich ciekawych, to jest czasami coś o technologiach, jakichś zmianach kulturowych, cywilizacyjnych. Zapraszam serdecznie. Jasne. Linki damy później w opisie, Super. żeby sobie można było od razu kliknąć. A powiedz mi, ambicje, które czekają na realizację, takie grube. U grube? no, to, no. Gruba to jest to, co robimy w Instytucie. My chcemy z Instytutu Wolności, ze Szkoły Przywództwa, zrobić międzynarodową instytucję, która, która będzie najbardziej wpływowym takim ośrodkiem, takim hubem networkingowym kreatywnych i odpowiedzialnych ludzi w tej części Europy. No to jest, to jest takie grube i duże. I nad tym pracujemy. Mamy bardzo ambitny, bardzo odważny cel. Chcemy być obecni w Stanach Zjednoczonych i tu w Europie Środkowej. Pracujemy nad tym. Mamy tysiąc absolwentów, fantastycznych ludzi, którzy nam też pomagają, i mamy wielu ludzi w naszym networku. Jak wejdziecie Państwo na nasze strony, to zobaczycie ich i z różnych bajek. No i to jest taka najważniejsza No i oczywiście chcę rozwijać dalej swój program, chcę, żeby się utrzymał, i, znaczy utrzymał, myślę, że już ma stabilną pozycję, bo to już 3 lata. I właśnie w dniu, w którym, nagradz, w którym rozmawiamy, to jest, znaczy rozmawiamy 8, a mój program wystartował 9 września, więc 9 września to dokładnie minął 3 lata od startu, co dla mnie ważny, ważny moment. No Jestem to... bardzo szczęśliwy, że to poszło i że to. Tort o, i świeczkę trzeba zdmuchnąć. Tak, będziemy. E, zrobimy taki program specjalny, już pewnie jak to Państwo mi się słuchać, to już będzie, tak, po. To będzie po. Ale będzie do słuchania, bo tak te, rzeczy, te rzeczy wiszą. E, będę odpowiadał na pytania słuchaczy, widzów układu otwartego. E, I chcę to rozwijać, tak? F, chcę to robić lepiej, poprawiać ciągle. Nad tym pracuję i mam tam pewne duże, też pewne, jest jakiś tam gruby pomysł z tym związany, ale to jeszcze za wcześnie, żeby o tym mówić. Na zbyt wczesnym etapie to jest, więc jeszcze o tym nawet nie. Jeszcze nie mam poukładanego w głowie sam tego dokładnie. Dowiemy się w swoim czasie. To słuchaj, na zakończenie już, jak dla każdego, pięć Aha. szybkich pytań do Aha. Ciebie, czyli w Twoim osobistym przekonaniu, doświadczeniu, własna definicja kreatywności według Igora Jankę. Dla kreatywności kluczowa jest otwartość. Myślę, że otwartość tak? i zdolność słuchania innych, ciekawość, bo jak się zbierze wiele różnych punktów widzenia, to wtedy jest szansa na bycie kreatywnym. Tak się robi zespoły, tak jest to takie bardzo ważne hasło. Diversity, które zostało ideologizowane, ale ono jest bardzo ważne, bo różnorodność jest bardzo ważna. Więc mhm. myślę, że otwartość tak? To, tak. to jest to jest ważne, być otwartym. Super. Jedna rzecz, która sprzyja kreatywności dla ciebie, u ciebie, A, no to chyba to, co powiedziałem, nie? Otwartość. Yy, otwartość, ciekawość świata, ciekawość innych, innych punktów widzenia. Mhm. A morderca jeden kreatywności. Morderca. No. Oh. No to jak otwartość, to bycie zamkniętym, nie? Eee, układ zamknięty. Układ zamknięty. Eee. No tak, i takie przekonanie, że, że ścieżka, na której jestem, jest jedyną dobrą ścieżką. To, to jest trudne. To mi się też tak mnie takie nowe odkrycie, nie? że mi się wydaje, że coś już robimy. I ja mówię, jak ktoś tam proponuje, na przykład jakąś zmianę, żebyśmy w szkole, czy gdzieś tam zrobili. I ja mówię, nie, no, nie róbmy. Cały czas robiliśmy tak i to jest dobrze, nie? Tak? A mówię, jesteś przekonany, że ktoś mi tam, jeden z moich z rozmówców, Mówi, jesteś przekonany, że to jest dobrze, a może po prostu nie spróbowałem, to spróbuj inaczej, nie? podejść do tego inaczej. Może to nie jest dobrze, może jest lepsze rozwiązanie. Więc takie... Ale to też, otwarcie, zamknięcie. nie? To żeby nie być przekonany. Nawet jak nam coś idzie dobrze, to nie znaczy, że tego nie można poprawiać. Takie zamknięcie na, na, na eksperymenty jest niedobre, jest, jest mordercą innowacji, znaczy kreatywności. Dobrze, jeden sposób na wykorzystanie kreatywności w codziennym życiu. Dla ciebie, w Twoim życiu. To znowu na ten sam, to samo powiem, nie? słuchanie innych. Nie? Ja wykorzystuję, jak mi ktoś proponuje, na przykład kogoś poznaje, i ktoś mi powie, że chciałby mi, znaczy myślę, że mogę od niego czegoś się dowiedzieć nowego, to się natychmiast umawiam i, i rozmawiam. Prowadzę masę, masę rozmów z różnymi, z bardzo różnymi ludźmi. I od nich zasysam, wysysam e, e, wiedzę. I uważam, że to jest dobre, że tak należy robić i, i, i poznawać różnych ludzi, bo często ja, zwłaszcza jak robię jakieś nowe rzeczy, takie jak na przykład jak robię w instytucie, nie? to ja bez przerwy z kim się spotkam, a co by pan radził, nie? a co by pani radziła, a jakby, jak pani zdaniem można by to zrobić, jak można by to osiągnąć. Nie? Chociaż ja wiem, że ta osoba nie ma pojęcia o tym, co my dokładnie robimy, ale. Ma pojęcie o czymś innym i być może mnie popchnie w jakimś kierunku. Nie? I, I często tak się zdarzy. Ktoś mi tam otwiera jakąś klapkę w głowie albo jakieś drzwi. Mhm, dobra, a dla słuchaczy rada jedna, co mogą robić, żeby swoją kreatywność rozwijać od dzisiaj? Takie dwie rzeczy, które są ważne. Nie? Ta jedna, o której tu cały czas już mówiłem, otwartość, stąd ten układ otwarty, to jest kluczowe. Nie? Trzeba być otwartym na wsz na rozmaite trendy, zmiany, których możemy nie lubić, tak, może nam się nie podobać, bo jesteśmy, bardzo trudno jest, o, bądźcie gotowi na wyjście ze strefy komfortu. Wyjście ze strefy komfortu nie jest przyjemne e, i bronimy się przed tym rękami i nogami, ale często się opyla. Opłaca się to i e, jak widzimy, znaczy nie ma postępu bez wychodzenia ze strefy komfortu, bez przewdaje że tu już coś robię i to już jest mam tak poukładane i jest dobrze, no? I ktoś mówi, a spróbuj zrobić coś więcej. No tak, ale to muszę porozmawiać z tym, albo jakby dopuścić temu i tę osobę, a mi się wcale nie chce, bo to nie, może nie być przyjemne. Więc trzeba, trzeba umieć wychodzić z własnej strefy komfortu. To jest trudne, ale bardzo, bardzo ważne. No zobacz, chociażby wczoraj nasze doświadczenie obaj, bo obaj występowaliśmy na tym TEDx, nie? Znaczy, to było bardzo przyjemne i ciekawe, ale moje wszystkie uczucia przed Zanim wszedłem na tę scenę, to był raczej stres, zdenerwowanie i, i takie, no, poczuję, że wychodzę na coś, gdzie nie czuję się super pewny, no? e, bo robię coś innego niż zwykle. Chociaż niby występuję bez przerwy, robię te programy, ale to było coś innego. Czy to rozwija? Super rozwija, chociażby z tego, że poznałem Ciebie, poznałem jeszcze kilka innych osób bardzo, bardzo ciekawych i sam sobie otworzyłem tam na coś mhm. głowę. No fantastycznie. Dobrze. Słuchaj, jakbyś chciał jeszcze fakultatywnie coś o kreatywności, to ja już myślę, że dużo, dużo powiedzieliśmy. Jeszcze taka druga rzecz która jest ważna, to jest pasja. Nie? Żeby robić to, o co się to nie wiem, czy to jest też na temat kreatywności. Oczywiście, jak najbardziej, ale robienie rzeczy z pasją daje przede wszystkim daje taką frajdę. Nie? Bo ja na przykład ja nie mam pracy. Nie? Ja nie chodzę do pracy, bo to nie jest moja praca. Ja robię to, co lubię. No? Owszem, nie wszystko, też trzeba się powiedzieć, że nie wszystko w tym też, robię tylko to, co lubię, bo muszę robić różne rzeczy tam techniczne, które mniej lubię, czy mniej się na tym znam. Papierki wypełnić jakieś. Tak, ale, ale generalnie, jak robisz coś z pasją, to nie masz pracy. Ja pamiętam, że o taką miałem zabawną historię, że jechałem samochodem i słuchałem jakiegoś podcastu, chyba najdrosiaka. I, I napisałem na Twitterze, jadąc tam do pracy, słuchałem coś tam. I chciałbym po prostu napisać, że to jest fajne. I potem tak, jesteśmy. Kurde, jakiej pracy? Przestań, nie masz pracy. Ja, jakiej pracy? Bo ja też nie. Ja mam tak ułożenie, że nie, nie muszę być od 8 do 17 nigdzie. A co znaczy, że pracuję w sobotę, w niedzielę? No tak. Ale czy to jest praca? Jak ja czytam książkę, tak? Dzisiaj rano nagrywam. Najtrudniejsza, nagry ciężka. Nagrywam. Czy to jest praca, co my robimy? No jest. No otworzyłem jakoś... coś tam, powstaje. Tak, no ja też no, dzięki nie, temu coś, coś tam się... mój jakiś, coś się popycha, bo ktoś mnie nowy usłyszy, tak? Dzisiaj rano przeglądałem książkę, z którą coś tam mam zrobić. No to w zasadzie pracowałem. Aż to była praca, jest już siódmej rano, otworzyłem bo to jeszcze w wersji PDF książki, które nie ma i sobie ją czytałem. No to czy to jest praca? No mogę być dobra, od rana zasuwam. Dzisiaj no tak. niedziela. Niedziela. niedziela, od, od 7 rano jesteśmy w południe, a tutaj ja ciężko ryję. Czy to jest praca? Kurde, przyjemność. Każdemu życzymy takiej tak pracy. jest, absolutnie. <gry> Możecie nam zazdrościć. Słuchaj, w każdym razie tak. Mamy jeszcze na Facebooku grupę skupioną wokół podcastu. Ja Cię do niej serdecznie zapraszam, żebyś Bardzo tam mimo. wrzucał informacje, które uznasz, że Aha. chciałbyś się nimi podzielić, na przykład odnośnie szkoły, czy, czy, czy tam tego, co nowego będziesz robił. I ja Ci, Gorze, serdecznie dziękuję za ten czas. Przeciągnęliśmy trochę ponad miarę, ale rozmowa była tak interesująca i gadałeś tak fascynująco, że po prostu nie. No, nie, nie miałem żadnego serca Cię powstrzymywać. Serdeczne dzięki no, za tę ja rozmowę. Ja Ci dziękuję za zaproszenie i to jest dla mnie olbrzymia przyjemność i, i zaszczyt, że mnie wybrałeś no, do swojego programu. W, w, nie mogło być inaczej. Dzięki jeszcze raz serdecznie. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich Państwa w Lublinie i na świecie. Tak, jest. słuchaczom dziękujemy i zapraszamy do następnego odcinka. Tak jest. Dzięki serdeczne.